Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnej odsłonie Gitar Stories i muszę Wam się przyznać, że zastanawialiśmy się, jakiego gościa zaprosić do nas, żeby porozmawiać z nim o Halinie Frąckowiak, o Czerwonych Gitarach, o Dream Theater, o Porcupine Tree, o Iron Maiden, o Krzysztofie Klęczonie, ewentualnie o Metallic. Jest taki jeden facet w naszym pięknym kraju. Który już za życia stał się legendą, ale jest bardzo normalny i za to go szanujemy od lat. Wojciech Hoffman. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. To duża przyjemność, że wreszcie możemy się spotkać i widząc Ciebie w zdrowiu i z uśmiechem mamy dużą nadzieję, że masz się dobrze i że koncerty przed Tobą jeszcze długie i owocne. Ja też mam taką nadzieję i yy, oczywiście... Myślę, że nie obrazisz się, albo myślę, że nawet będziesz zadowolony, jeżeli powiem dokładnie to samo, że też y, mam dużą przyjemność tutaj gościć u Was w tym programie. Tym bardziej, że no, Guitar Stories, a to jest związane z gitarą. Ja jestem też związany z gitarą, bardzo mocno, od lat. Także, no, bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Wami przebywać. Wojtku, przyglądając się Twojej historii no to jest ona przebogata. Jak mógłbyś się teraz zatrzymać i przelecieć swoją przeszłość, to czy najważniejszą osobą dla ciebie był Klęczon, Bruce Dickinson, Halina Frąckowiak czy Grzegorz Kupczyk? Jeszcze jeden człowiek jest, który jest dla mnie oprócz Klęczona no absolutnie najważniejszy, to jest Richard Blackmore. Mhm. Klęczon jak najbardziej. Klęczon, ponieważ e, e, Krzysztof grał w czerwonych gitarach, a poprzednio grał w niebiesko-czarnych. Mhm. Wyobraź sobie, że e, ponieważ mój ojciec prowadził domy kultury i akurat e, w momencie, kiedy rozpoczęła się era Big Beatu w Polsce, to był 62 rok, 63 myśmy mieszkali w Gostyniu i ojciec prowadził tam dom kultury Hutnik. W związku z tym, że ta muzyka się rodziła, było niewyobrażalne zapotrzebowanie na taką muzykę rock zachodnią. Mhm. I te wszystkie zespoły kolorowe przyjeżdżały do tego domu kultury. Ja miałem to niewyobrażalne szczęście, że uczestniczyłem w tych koncertach, mając 7 lat. I mając 7 lat, yy, ja sobie wybrałem ten zawód. Aha. I teraz tak. Ja widziałem pierwszy raz klęczona, nie wiedząc jeszcze. Kto to będzie dla mnie w przyszłości? Widziałem go w, chyba w 1963 roku, jak przyjechał zespołem Niebiesko-Czarni. Pamiętam dokładnie te koncerty, pamiętam te składy, pamiętam jak oni wyglądali, jak mhm. byli ubrani. I jeden utwór instrumentalny, który poznałem dopiero po wielu, wielu latach, że ja ten utwór słyszałem wtedy. Mhm. To był utwór, od, chyba się nazywa Odlot Bocianów, czy coś takiego. Kompozycja klęczona, i on grał yy, na gitarze yy, graciozo Futurama, coś takiego. Mhm. To, to, to były czeskie chyba gitary. I yy, po latach dopiero zrozumiałem, czy us, 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 słysząc ten, ten utwór, yy, przypomniałem sobie, że ja go słyszałem wtedy, w tamtych latach, nie wiedząc, że klęczon będzie kiedyś, tak jak już mówiłem, dla mnie najważniejszą postacią, jeżeli chodzi o gitarę yy, w Polsce. Następna sytuacja była taka, że powstały czerwone gitary. To był mhm. 65 rok. Widziałem ich koncert w 66 roku, i już wtedy ta miłość do muzyki była przeogromna. Ja myślę też, że to było związane z tym, że moi rodzice, a zwłaszcza mój ojciec, oprócz tego domu kultury, to śpiewał. To grał na gitarze, to recytował wiersze, prowadził teatry i ja cały czas w tym kulturalnym Aha. miszmaszu uczestniczyłem. Brałem, brałem czynny udział, nawet grałem w teatrze takiego małego antka, sztukę Tadeusza Rittnera w Małym Domku. I miałem taką kwestię: Mamo, mamo, ja chcę do ogrodu. I to była moja jedyna kwestia. I też jakby ta miłość do teatru później była na tyle wielka, że chciałem iść na szkołę aktorską. Mhm. Ale jednak muzyka przeważyła. Myślę, że całkiem dobrze się stało. Być może bym był kiepskim aktorem, a, a jakoś na gitarze sobie daję radę. I teraz tak. W 66 roku, w październiku, poszedłem na koncert Czerwony Gitar. Oni jeszcze grali w pięcioosobowym składzie z Koselą. Ten koncert pamiętam też dokładnie. Coś niesamowitego. Przede wszystkim te czerwone gitary, lśniące na tej scenie. Mieli jakieś polskie wzmacniacze. Oni mi później, w późniejszych latach, kiedy ja z nimi grałem, mówili jakie to były wzmacniacze. Paliły się. I był straszny dym na, na tej scenie, się wydobywał z tych, z tych piecyków. Ciągle przerywali ten koncert. I to była jakby druga odsłona tego klęczona, bo już wtedy wiedziałem. Już znałem ich po nazwisku, wiedziałem. A pierwszy raz w ogóle chyba ich zobaczyłem w telewizji. Był taki program Klub po szóstej. Może nie pamiętasz, bo jesteś za młody na Heroda. I, 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 Bardzo nie, doceniam to, co powiedziałeś, dziękuję. Tak. I oni śpiewali piosenkę Maturę i, i, i chyba historię jednej znajomości. I następna sytuacja z Kręczonym, to był 67 rok, kiedy oni wydali albo ósmy. Tak, coś koło tego. Wydali drugą płytę. Mhm. I na tej płycie, to jest czerwona okładka, czerwone gitary dwa, i na tej płycie są zawieszone trzy gitary. Jolana Star... W środku ta gitara najważniejsza w moim życiu, i po prawej stronie krajewskiego gitara basowa, też chyba jakaś Jolana. I ja zobaczyłem tą gitarę w środ środkową i po prostu zwariowałem. Ja się zakochałem natychmiast w tej gitarze do tego stopnia, że w późniejszych latach zrobiłem tą gitarę na maturę. Mhm. I e, pamiętam dokładnie. Dwa lata pracowałem nad kształtem tej gitary, bo no, no nie było takiej możliwości, żeby z internetu ściągnąć, no bo nie było wtedy tego, tego ustrojstwa. E, tylko były jakieś rzutniki, diaskopy, ja wycinałem te zdjęcia z, z, z Nowej Wsi, z jakichś gazet, Panorama Śląska i tym rzutnikiem na, na, na ścianę i, i mierząc proporcje gryfu do kształtu tej gitary. Udało mi się to wszystko zrobić na tyle, że rzeczywiście tą gitarę sam zrobiłem. Mhm. Płytkę wycinałem z jakiejś tacy, pamiętam, to była taka dosyć gruba, 5 mm taca, popielata i ja taką laubzygą, taką wiesz, metalową piłką wycinałem to wszystko. Przystawki sam lutowałem. No, generalnie wszystko sam robiłem, no klucze musiałem kupić, gryf mi zrobił jakiś lutnik w Poznaniu. I ta gitara, wyobraź sobie, grała nawet. Uh -huh. Może nie za głośno, ponieważ te obudowy do, do przystawek zrobiłem z, z, z metalu, normalnego metalu, uh -huh. i tam było zakłócenie tego pola magnetycznego, no, ale gitara była. I właśnie przez tą gitarę, ten klęcząc dla mnie, stał się najważniejszym e, muzykiem, gitarzystą w Polsce. W tamtych latach, no, był jeszcze Janusz Popławski, mhm. byli bracia Bernalo, Bernolakowie, y, potem był Darek Kozakiewicz, ale y, Antymos Apostolis, ale y, tadeusz nalepa, przecież, no tak. oczywiście. Ale klęcz on jakby miał tutaj dla mnie najważniejsze y, znaczenie. Ponieważ od niego wszystko się jakby zaczęło. Ale ty zakochałeś się w tej gitarze grając już na jakiejś gitarze? Czyli... Tak, 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 ja grałem. Tak, bo ja wyobraź sobie, że jakby ta moja miłość do, do muzyki, do gitary z każdym rokiem się rozwijała i brałem mój ojciec wygrywał konkursy recytatorskie. Pamiętam, mhm. że przyniósł do, do domu taką gitarę, ona wtedy 606 zł kosztowała. To dokładnie pamiętam. To było takie pudło Defil, takie zwykłe, mhm. z, z nylonowymi strunami. I myśmy y, z moimi siostrami y, bawili się y, tą gitarą, siadaliśmy i, i tak sobie po pokoju jeździli na, te, na tej gitarze. I usłyszałem y, piosenkę radiotelegrafistki mhm. z filmu Czterej pancerni i pies. Ale już na tamtej gitarze próbowałem coś presle, pod presleja. Na jednej strunie, sobie coś tam kombinowałem. I jak usłyszałem tą piosenkę, to wziąłem to, to pudło i sobie ułożyłem dwa akordy. Mhm. Nie wiedząc w ogóle, co to są za akordy, kompletnie. Potem po latach okazało się, że to był demol i Gedur. Dwa podstawowe, prawie. Dwa że. podstawowe, jeżeli chodzi o tą piosenkę. I mhm. tak y y zaczęła się moja taka już no, mocniejsza znajomość, jeżeli chodzi o grę na gitarze, no a potem to wszystko zaczęło się rozwijać, no potem te czerwone gitary, potem... Cały big beat, potem no hard rock i inne. Czyli rozumiem, że najpierw trzeba było na gitarze usiąść, żeby potem zacząć tak, nie grać. Tak, tak. Musiałem jakby ją poczuć okay. oddolnie. To opowiedz mi teraz trochę o początkach muzyki progresywnej, bo Ty już muzykę progresywną grałeś w latach 60. -tych. Skąd czerpałeś wzorce? Skąd wy wiedzieliście w ogóle, że coś takiego jest na świecie? Wiesz wtedy? co, jeżeli chodzi o tą progresywną muzykę, to może nie do końca w lat latach 60. bo ja w lat. Tak, 60 byłem zanurzony właśnie w czerwonej gitary, beat mhm. co tam jeszcze było pod koniec. No, przede wszystkim polska muzyka, no bo nie było tej muzyki zachodniej y, 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 zbyt dużo było studio rytm, chyba w, w trzecim programie, y, y, potem w pierwszym programie też jakieś audycje były, ale generalnie słuchałem polskiego big-bitu. I y, o, i taką progresywną płytą. Jeżeli chodzi o polskich wykonawców, to była płyta zespołu Klan, mrowisko nieodżałowanego właśnie yy, na, yy, Marka Oszewskiego, który nas opuścił niedawno. Yy, ale w międzyczasie, jeszcze przed tą płytą, chyba usłyszałem Pink Floyd. Mhm. Pink Floyd, i to mnie oczarowało. To, to była naprawdę przepiękna muzyka. Która myślę, że dała mi taki y, jakiś wewnętrzny rozwój. Nie wiedząc ciekawie. ciekawe, że Ty w pewnym sensie też zaczynałeś od muzyki instrumentalnej, prawda? Bo na początku tej no, swojej drogi tak, dużo tak. grałeś instrumentalnej muzyki. Tak, tak. No bo, nawet, Ale czasami sobie tam podśpiewałem, ale generalnie tak, tak. No i słuchaj, mając 12 lat, założyłem pierwszy zespół. Mhm. Pierwszy zespół, i byłem oczywiście od razu kierownikiem tego zespołu. I pamiętam, że nawet miałem dziennik taki. Mm -hmm. I to, ten dziennik to, był, to była bardzo ważna historia. I po każdej próbie wpisywałem coś takiego. Na przykład opracowanie piosenki zespołu Duży, Krajobrazy. Opracowanie piosenki zespołu No to Co, Teopolskie Działchy. Opracowanie piosenki zespołu Czerwone Gitary, takie ładne oczy. I potem przychodziłem z tym dziennikiem do domu. Ojciec wyciągał pieczątkę, przykładał, a ja byłem taki wiesz, szczęśliwy, że wow, zrobiliśmy coś fajnego. I... Ale ojciec słuchał tego, co graliście? Czy po prostu wierzył Ci na słowo, że opracowaliście? Wiesz, już? Co? powiem Ci tak. Mój ojciec wiedział, co yy, znaczy praca w kulturze. Okej. Okay. I y, powiem szczerze, że cały czas mnie odciągał od tego. Mówi, że to nie, to nie jest dobry, y, dobry zawód. Y, ale to było y, oczywiście silniejsze. I, no i na szczęście nie posłuchałem ojca. Wiesz ale podejrzewam, że twój ojciec miał świadomość też, że do normalnych nie należałeś, bo w tamtych latach czerwone gitary, niebieskoczarni, Filipinki, tak. Alibabki i nagle ktoś... Zakłada zespół, który nazywa się Hot Project. Ale to była tak, to była późniejsza historia. Ale jak ci to przyszło ale do głowy? Słuchaj, pierwszy zespół, który założyłem, nazywał się Szafiry. Szafiry, no bo to wiesz, to były wtedy te zespoły kolorowe, były bardzo ważne. To był pierwszy zespół. Później był zes tak, zespół Hot Project w Kościanie. To był 70. rok do 74. czwartego. Czy nawet do 75 jakoś tak. I w tym 75 roku pojechaliśmy do Jarocina. Ja już miałem wtedy, w 75 roku, ile ja miałem wtedy lat? No 20. Mhm. Pojechaliśmy do Jarocina i wydawało mi się, że to jesteśmy mistrzu i wiesz, wygramy. No, weszliśmy na scenę, zagraliśmy i wiesz, tak, ha, 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 no tutaj mamy pierwsze miejsce. I nagle sytuacja tego typu. Wyrzucają nas z sali. Zmoku. To był jeszcze wtedy, Jarocin odbywał się w, w Domu Kultury, czy w Kinie. I yy, ja, ja pytam się, dlaczego? O co chodzi? No bo przyjechał tam taki zespół z Poznania i oni tutaj muszą mieć próbę. Więc mi od razu takie ping-pongi wyskoczyły. No co tam, jakiś zespół z Poznania, i ja mam tutaj teraz sobie uciekać, bo oni sobie wejdą na scenę i próbę chcą zrobić. A przed salą stał taki facet. Yy, Podobny do Franka Capy, po prostu identyczny, w takim dużym, skórzanym palcie, z papierosami, palił tak. Ja do niego podchodzę, mówię, proszę pana, bo wtedy się mówiło do mhm. każdego, proszę pana, Tego, podchodzę do niego, mówię, no ale dlaczego? No bo tutaj zespół przyjechał i musi mieć próbę i w ogóle nie ma szans, żeby tutaj było. No i oni zagrali. Jak oni zagrali, to już wtedy wiedziałem, że przegraliśmy ten Jarocin. Mhm. Bo to był zespół Heam. Zespół Heam, w którym y, liderem był Marek Biliński na klawiszach, Heniu Tomczak, późniejszy założyciel Turbo na gitarze basowej i y, 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 Geniu Pożyński na bębnach. Jak ja usłyszałem, co oni grają, to już wiedziałem. A to była taka kapela typu SBB, Aha. tylko bez gitarzysty. I jak ja zobaczyłem, że tu nie ma gitarzysty. To od razu mówię. Drrr, Mam pomysł. No to oni już mają gitarzystę. No i tak po każdym tym konkursie odbywały się konferencje prasowe. I rano właśnie taka konferencja się odbyła. Był tam Hubert Szymczyński, taki puzanista, dużo Romek Radoszewski, dużo redaktorów. Mhm. No i zaczęli. Ten zespół no, no, no wygrał, no, bo ma, mają świetny sprzęt taki. A rzeczywiście mieli świetny sprzęt, bo mieli wzmacniacze typu Marshall, kolumny typu Marshall, wszystko tak wiesz, takim wiśniowym skajem obite. Pięknie to wyglądało, dobre, dobre bębny. Marek Biliński miał taki syntezator dawoli, mhm. na którym Skrzek też grał. No i, bo, bo sprzęt, sprzęt. A ja już sobie tak drrr myślałem, myślałem zgłosiłem się, mówię, proszę Państwa. Ja tutaj się nie zgadzam z Wami, ponieważ to nie sprzęt wygrał ten, ten Jarocin, tylko muzycy, ponieważ to są bardzo dobrzy muzycy. Mhm. Więc jakby to tak, tak troszeczkę wazeliny było, ale oni mnie zapamiętali. I potem był koncert laureatów, ja usiadłem, usiadłem za akustykiem. No i no, no, gadka szmatka, koncert się skończył, i mówię, to może tutaj, panie Andrzeju, to może tutaj sprzęt ponosimy, pomogę, coś tam, coś tam. No i zaczynam z nim rozmawiać. Mówię, proszę pana, a, a te wzmacniacze to skąd macie? Tego a Andrzej do mnie mówi, no bo to ja tam robię te, te, te piecyki, i powiedział mi cenę, to zbladłem. I mówi, a co pan jeszcze robi? No, kaczki i różne inne historie. No to ja dalej. Zacząłem sobie kalkulować, czy tam wymyślać. Yy, wziąłem od niego numer telefonu, żeśmy mhm. się zdzwonili. Przyjechałem i mówię, panie Andrzeju, to jeszcze na pan byliśmy, to proszę mi zrobić kaczkę. No Andrzej mi zrobił tą kaczkę. Yy, dalej myślałem, już miałem ten plan opracowany. Przyjechałem do domu, włączyłem magnetofon ZK któryś tam 140 czy 120. Wziąłem gitarę do ręki i nagrałem taką taśmę szpulową, 40-minutową. I nagrałem wszystko, co potrafię na gitarze. No i za zawiozłem Andrzejowi. Mówię, już byliśmy wtedy na tym. Mówię, Andrzej, tutaj posłuchaj, zobacz. M może Wam się przyda. No i Andrzej to przesłuchał. E e chłopacy z zespołu H przesłuchali i Krzysiek Jarmużek, taki basista, też nie jakby postawił pieczątkę i powiedział: Macie go zabrać, macie go wziąć do zespołu. No i rzeczywiście oni mnie wzięli do zespołu, i w czerwcu 1977 roku y, zacząłem grać zawodowo, właśnie w tym zespole. Który potem współpracował z Haliną Franskową. Mhm. A sytuacja była, wyglądała w ten sposób, że graliśmy międzynarodową wiosnę stradową. Były takie imprezy w Poznaniu, zresztą bardzo fajne, bo bardzo dużo zespołów y, przyjeżdżało z demoludów, tam Skorpio, Omega, y, y, Lokomotyw GT, GT i te, te wszystkie inne, jeszcze jakieś czeskie, Combo Kombos, NRD. No w każdym razie dużo tego było. I między innymi myśmy zagrali, jak już w tym hamie grałem. I po koncercie podchodzi do nas taki facet bardzo przystojny, w ogóle taki młodzieniec. I pyta się, czy nie chcielibyśmy dołączyć do Haliny Frąckowiak. Bo Halina wydała wtedy rewelacyjną płytę, którą nagrała z SBB, pieśń Gejry, chyba czy, czy gejszy. Jak, jakiś tak, tak, taki tytuł. Świetna płyta. I jak on usłyszał, że my jesteśmy takim SBB. A jemu coś takiego było potrzebne i nam to zaproponował. No, Marek się zgodził, no i zaczęliśmy współpracę, zaczęliśmy robić te przepiękne utwory. Przyjechaliśmy do Warszawy. Na trzy miesiące robiliśmy próby w stodole z Haliną i wtedy poznałem Zbyszka Hołdysa i, i paru innych. Zresztą wtedy Zbyszek Hołdys dał nam fabrykę keksów mhm. w Hamie. Zrobiliśmy program i pojechaliśmy do Związku Radzieckiego w 1978 roku na 66 koncertów. Dwa, przez dwa miesiące graliśmy po dwa koncerty dziennie. Trasa nie, niewyobrażalna, nieprawdopodobna wręcz. Co tam się, no nie powiem, że działo. Czy, czy w każdym bądź razie to była, to jest opowieść na, bardzo długa, bardzo długa historia. W ogóle sama wyprawa do Związku Radzieckiego, przejście przez y, y, te wszystkie tak. odprawy celne, tak. To jest naprawdę, to wręcz kryminalna historia i dokładnie tak samo z powrotem. No pojechaliśmy na tą trasę, zagraliśmy te koncerty. Przywieźliście telewizory chociaż? Wszystko, żeśmy sprzedali. Pamiętam ostatni koncert w Kinoteatrze Warszawa. Wyświetlali film Halo Szpitz, Brudka. To Przemek Pal, który grał na bębnach, kończył, yy, kończył koncert właściwie już bez bębnów, mhm. bo w trakcie koncertu <gryw> wynosili te, te rzeczy. W trakcie koncertu odkręcali, bo jeździliśmy ze swoim sprzętem, nagłośnienie się. Światła, wszystko. To w trakcie koncertu odkręcali te tylne klapy od tych odwrotek i wyciągali głośniki. Także koncert odbył się na dwóch basowych głośnikach i słuchajcie, ja po tym koncercie też sprzedałem wszystko. Poszedłem z, z jakimiś facetami do parku, gdzie było ciemno, jak. No. Bardzo ciemno w każdym razie było. Nie, nie, nie mając świadomości że mogę tam pójść i już nigdy, nigdy nie wrócić. No. wrócić do domu. Nie miałem wtedy. Dopiero po latach sobie to uświadomiłem, co ja, co ja zrobiłem. Ale udało się. Sprzedałem cały sprzęt. Heniu Tomczak kupił gitarę basową, jakąś Jolanę i te pieniądze, które myśmy tam zarobili, wymienialiśmy na dolary. No to te dolary się wkładało pod przystawki Eee, koledzy poprzywozili telewizory kolorowe, brylanty, złoto. Ja nie przywiozłem nic kompletnie. Kompletnie. Ja się bałem. Mhm. Ja się bałem. Ja nawet jak jechałem w tamtą stronę, to bałem się cokolwiek przewieźć, a mieliśmy kolumny wypchane spodniami mm. <laughs> wszystkim, więc przyje przyjeżdżaliśmy tam, to odkręcało się to wszystko i te etażowe się ustawiały i były handele. Eee, Czyli ten zespół HEAM związany był z Haliną Frąckowiak. Graliśmy do końca 1979 roku. W międzyczasie w 1979 zagraliśmy też trasę tutaj po Polsce i dołączył do nas Staszek Węgrosz. Mhm. Czyli to taki fantastyczny wokalista, który przez moment w budce Suflera. Śpiewał, no i zaśpiewał piosenkę z zespołem Skaldowie: Nie, widzi, nie widzę Ciebie w swych marzeniach. To był potężny Pani głos, utwór. taki, tak, bardzo ładny utwór, zresztą, no, tak jak Skaldowie pisali. I w tym 80 roku skończyła się jakby ta era tego zespołu Heam, Haliny Franckowiak. No i zaczęła się z era Turbo, bo Heniu Turbo założył 2, 2 stycznia 80 roku. A 2 stycznia spotkaliśmy się w Poznaniu w klubie Odnowa. To był kiedyś taki fantastyczny klub, niestety teraz już nie ma go. Ja chciałem odejść. Ja mhm. chciałem na tym zebraniu powiedzieć, że odchodzę z zespołu, bo jakby koncertów było coraz mniej, nic się nie działo, tak, 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 taki marazm panował i, i nie chciałem. A ja w międzyczasie zacząłem współpracować z orkiestrą Górnego Zbyszka. No, i tam robiłem jakieś nagrania, dobrze płacili, o nic się nie musiałem martwić, więc sobie pomyślałem: A co się będę przejmował? To ja może ze Zbyszkiem będę grał, już nie będę grał tak normalnie. No i chciałem to powiedzieć chłopakom, ale Marek Biliński mnie wyprzedził. Mówił: Słuchajcie, to ja, ponieważ no taka jest sytuacja, rozwiązuje zespół, mhm. więc już nie musiałem tego y, mówić. A Heniu y, wychodząc y, y, z tego spotkania mówi: Ty, godło bo mnie nazwali Godło ze względu na, na mój długi nos. Ty Godło, słuchaj, ja bym chciał taki zespół, żeby, żeby taki rockowy, taki gitarowy zespół. Ja mówię, Heniu, nie, nie, w ogóle nie, nie, nie jestem zainteresowany. No i Heniu założył ten zespół, mhm. beze mnie, ale przez dwa miesiące cały czas mnie namawiał. Ja, nie, Heniu, nie. I w styczniu poszedłem na Rock Arenę. No i grały wtedy tam, pamiętam, Mech chyba, Exodus, Kombi, Kasa Chorych, ma nam być może, ale jeszcze, jeszcze nie zakiełkowało w moim organizmie chęć wystąpienia z tym zespołem, to znaczy dołączenia do tego zespołu. I dopiero po drugiej rokarenie w lutym, tak siedziałem i tak sobie, nagle pomyślałem: Ja mam być jednym z czterdziestu? Mhm. A może jednak lepiej, lepiej być jednym z czterech? No i powiedziałem Heniowi: Dobra, Heniu, to ja dołączam do tego zespołu. No i tak, tak się zaczęło właśnie turbo. No i A tak to... do dzisiejszego dnia. No właśnie, tobie ten heavy metal w głowie tkwił gdzieś od małego, czy, czy to był przypadek, że włączyłeś fuzę? Wiesz co, to było tak. Do 70 roku była era Big Beatu. Mhm. Byli Beatlesi, Rolling Stonesi, były czerwone gitary, ten polski Big Beat, o którym mówiłem. I w 70 roku Nastała era hard rocka. Parple, Cepelini, yy, no nie wiem, tam Badgie, yy, Free, Bedcampany, różne tego typu zespoły. The Who. I nagle usłyszałem te gitary, które wyją nieprawdopodobnie I, i to mi się spodobało. Ja miałem wtedy w 70 roku, miałem już 15 lat i zaczęło we mnie wszystko buzować. Wiesz, zmiana, kompletna mhm. zmiana w organizmie. I spodobało mi się to, właśnie te gitary. I całe lata 70., no to był hard rock. I dopiero później, pod koniec lat 80., 70., pojawił się heavy metal, Judas Priest, Aha. Iron Maiden, później potem Metallica. A ponieważ jeszcze byłem młodym chłopakiem, no to tak tylko patrzyłem, słuchałem tego wszystkiego i to mi się podobało. I ja chciałem, żeby tak, żeby dokładnie tak samo było z moim zespołem. Aha. Żeby to wszystko się rozwijało. Ale co ci się spodobało, bo ty wychowywałeś się na melodii, na, na ładnych piosenkach, bo tak. i klęczon, i czerwone tak, gitary, tak, i Halina tak, tak, Tak. No to były ładne Wiesz piosenki. Co? Powiem tobie tak, tu mam dosyć duży problem, jeżeli chodzi o mnie. Bo mm. jakby są we mnie dwie sprzeczności. Mm -hmm. Od lat tak jest, i to y, czasami mi pomaga, czasami mi to bardzo przeszkadza. Bo tak jak powiedziałeś, no jestem melodykiem, bo jestem wychowany na melodii. Ale też. Y, od tego 70 roku no, lubię przyłoić mhm. w sensie wiesz, mocne, mocne granie na gitarze. Yy, I myślę, że dlatego to zostało, no bo dorastałem. I to przeważyło, że jednak ta, ta mocna gitara. Ale powiem Ci jeszcze coś takiego ciekawego, znaczy z mojego punktu widzenia. Yy, ja na początku tej, tego słuchania tego big beatu byłem zafascynowany saksofonem. Mhm. Saksofonem, na którym grał Zbyszek Bison czerwono-czarnych i Włodek Wander w niebiesko-czarnych. I ja nie wiedziałem jeszcze wtedy, dopiero sobie uświadomiłem to po wielu, wielu latach, że ten saksofon z tamtych lat miał taką chrypę, taki przester. I to mówisz o tenorowym, tak? Yy, yy, tak, tak. tak, no. tak ten, ten zwykły, taki tenorowy saksofon. I. Mnie się ta chrypa podobała mm -hmm. i niewykluczone, że to był taki wiesz, y, 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 taka iskierka tych przesterowanych gitar później. Tak sobie to wiesz, y, ułożyłem, że to, to pewnie tak, tak to było. Więc co, to, to, mi, to mi się zakresowe. zaczyna układać trochę w, w logiczną całość, bo z jednej strony turbo, z drugiej strony twoje płyty solowe. Na, w turbo się wyżywasz, na solowych płytach pokazujesz melodię, więc te twoje dwa oblicza jakby są zrównoważone, nie? A jakbyś miał się określić, co ci w duszy gra, to co? Melodia. Melodia. Jednak, melodia. Tak, tak. To jest. To, jest, to znaczy, wiesz co, ja staram się łączyć nawet w tym moim turbowym graniu melodię, bo to jest, no to jest chyba najważniejsze. Mogą być ostre gitary, mogą być szaleńcze tempa, może być trash metal, ale jednak melodia mhm. plus gitary w głosach to jest, to jest bardzo ważne dla mnie. No i tak tą drogą turbo. Y, szło, no, były jakieś takie zawirowania stylistyczne, y, ale to też były spowodowane y, chęcią rozwoju. Mhm. Ja nie chciałem, y, ja miałem świadomość tego, że y, na przykład słuchając zespołu ACDC, czy Van Halena, czy, czy potem Iron Maiden, słucham cały czas tych samych piosenek. Mhm. Inaczej takich samych piosenek, że tylko zmieniają się akordy, ewentualnie bity. Ale to jest cały czas to samo i tak mówię to po co ja mam nagrywać następną płytę, która będzie taka sama. Mhm. No i nie życie płata figle mi się wydaje, tak. bo przez to turbo, przez te zawirowania, pamiętam jak wydaliście Smak ciszy bardzo ładną piosenkę i mówię to nie z przekąsem, tylko to była naprawdę bardzo ładna piosenka, która trochę nie przystoiła do turbo Smak ciszy Smak Ciszy? Tak, tak, tak. Okazuje się, że radia to wszystko podchwyciły tak. i ten przebój wraca do dzisiaj. A wy nie byliście do końca przekonani co do tego utworu? Powiem tak. Ja nie lubię tej piosenki. Aha. Ja ją zrobiłem, ale ja jej nie lubię. Dlaczego? Dlatego właśnie, że ona kompletnie odstaje od tego, co, co, co Turbo grało. Dlatego nie została umieszczona też na tej płycie notabene Smak Ciszy, która się tak nazywała. E, tą piosenkę mógł zagrać zespół Lombard mhm. albo jakiś inny zespół, który gra, e, grał piosenki. Wiesz co, ale tam piękna melodia jest i takie połączenia tak. harmoniczne, które są tak, do pozazdroszczenia. Ale no. Do dzisiejszego dnia jak, no, ludzie proszą o tą piosenkę i bardzo rzadko się zdarza, że się wiesz, przełamie i że gramy. To, to po cholerę ją nagraliście. No zadałeś mi trudne pytanie, bo nie, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to. Chyba, wiesz, no wtedy się nagrywało wszystko, co, mhm. co, co zrobiłeś. Ale nie? ktoś potem... wam kazał nagrać utwór? Żeby nie, wiesz nie? co? Myśmy mieli to szczęście, że nigdy nam nikt nic nie kazał. Super. Nigdy. A jeżeli ktoś cokolwiek chciał, to ja wiesz, jednym ruchem ręki pokazywałem. Mhm. Co o tym myślę? Nie, nie, nie. Naprawdę mieliśmy szczęście. Nikt nigdy nic nie mówił, że mamy tak grać. Tak, oczywiście, wiesz, myśmy, tak jak ci powiedziałem, popełnili bardzo dużo błędów na początku. Mm. Z tego względu, że jak wydaliśmy dorosłe dzieci, to wszyscy od nas chcieli dorosłych dzieci. Mm -hmm. Nikogo nie interesował szalony ikar, przegadany dni czy tam coś, tylko każdy chciał dorosłe dzieci. I mnie to strasznie wkurzało, bo na, na tej płycie do, dorosłe dzieci. No Było parę fajnych numerów, które spokojnie mogły tam gdzieś. Nie, wszyscy byli uparci i dorosłe dzieci. Ale. To jest smak popularności, powiem ci. Tak. Kiedy ale... Grzesiek Markowski powiedział mi: Kurde, Tomek, ja już nie mogę śpiewać tej autobiografii, no ale muszę. A no. ja, widzisz, uwielbiam grać do dzisiejszego dnia ten utwór i powiem tobie, że jak zaczynamy grać i patrzę na publiczność, cały czas mam. O, nawet mm -hmm. teraz mam taką, taką skórę. Także ja, ja bardzo lubię tą piosenkę. Bardzo dobrze się ją gra i to jest niesamowite, bo ona jest dzisiaj bardziej aktualna niż wtedy. Ja Ci muszę powiedzieć, że ja bardzo lubię piosenkę Smak Ciszy i czasami ją gram w Antyradiu i dostaję feedback od słuchaczy, że... Słyszę. Że pięknie, że, że ta piosenka właśnie powraca. I nie, bo wiesz, to, że ja nie przepadam za nią, to nie znaczy, że ona jest y, kiepska. Nie, bo no. to jest bardzo fajna piosenka. To jest taka amerykańska, to jest taka amerykańska piosenka typu y, Journey. Y, wiesz co, my to przed, takie przez jak? lata właśnie mieliśmy problem z melodią. Ja to zawsze powtarzam, że dla nas śpiewanie melodii było obciachem. I przez cały czas się zastanawialiśmy, jak to jest, że kapele z zachodu, czyli Aerosmith, Bonjowi, mają przeboje. No kurczę, dlatego mają przeboje, bo mają prostą melodię. Tak, tak. Wiesz co, powiem tutaj coś może, co zabrzmi bardzo kontrowersyjnie. Dlaczego disco polo jest tak popularne? Dlatego, że mają tam melodię. I, I, to rytm, nie... i Tak, rytm, to nieważne, rytm, wiesz, uh -huh. jaka tam, ale jest melodia. To są melodie, które ludzie potrafią powtórzyć. Teksty, no to już pomijam, ale... O to chodzi, aranżacje tak samo i, i samo wykonanie, ale melodia, no tam jest tak. melodia. I dlatego to po prostu jest tak popularne. Zawsze melodia była, myślę, najważniejsza i do dzisiejszego dnia. No, nawet, słuchaj, nawet jak y, y, rozmawiam z Adamem Nergalem, to on tak samo, wiesz, uważa, że w jego muzyce tam gdzieś czasami ta melodia jest. No, no jest to ważne, bo to ludzie zapamiętują. Ja na przykład jestem przerażony tym... Że dzisiaj nie ma melodii, że w tych piosenkach, którą wykonują nasi młodzi wykonawcy, z całym szacunkiem dla nich, bo oczywiście są inne czasy i wiadomo, ale brakuje melodii. I teraz zobacz, cała historia tego polskiej czy zachodniej muzyki, jeżeli to prześledzisz, no, załóżmy te 50 lat, te piosenki zostały i one tak. będą dalej na następne 50 lat. I to, o tym jestem przekonany. Dlaczego klęczona czerwony gitar, piosenki są do dzisiaj popularne mhm. i ludzie są po prostu zafascynowani? Dlatego, że były melodie. A teraz powtórz jakąkolwiek melodię, włączając radio i słuchając no, naszych młodych wykonawców. Ciężko. Ciężko, to prawda. Ciężko. I z gitarzystami też zresztą tak jest, że zaczęły się wyścigi. Kto zagra szybciej na gitarze, kto tak, będzie miał tak, więcej. Tak, tak. Ale wiesz co. To znaczy, ja, ja jestem gitarzystą, więc lubię to, oczywiście, mhm. y, ale y, wiesz, kiedyś chyba, Erik, Klapol... miałeś kiedyś taki, taki, przepraszam, że ci wszedłem w słowo, jak, jak się rozwijałeś, ktoś ci powiedział: Wojtek, za chwilę uderzysz głową o ścianę, bo i tak znajdzie się ktoś, kto będzie grał szybciej. No. Wiesz co, nie, chyba nikt mi czegoś takiego nie powiedział, a ja, ja, ja byłem takim, zresztą do dzisiaj jestem wariatem. Y... Lubię takie, wiesz, takie, mhm. takie granie. Ale, znaczy i powiem szczerze, ja nie umiem tak też, wiesz, no bo w tej chwili jest dziesiątki, setki gitarzystów, którzy my po prostu, wiesz, przykrywają czapką. Ale y, będę nieskromny, mam to jedno, czego y, niektórzy nie mają mhm. i nigdy nie będą mieć. Ja mam właśnie tą melodię, tą melodię. Eric Clapton powiedział kiedyś, zagraj dwa dźwięki, tak, tak żeby ludzie kupili 200 tysięcy płyt, mhm. a nie zagrasz 200 tysięcy dźwięków i ci kupią dwie płyty. Coś, coś w tym jest. Ale tak jak powiedziałem, lubię, lubię tą szybkość, bo wiesz, fajnie jest pokazać, że się jest wiesz, super gitarzystą, raz, ale raz na jakiś, to jest jakiś 5 czas, 5 minut, tak jest. Pokaż solówkę i wszyscy wow, powiedzą, a drugie wow zrobią wtedy, kiedy zagrasz te dwa mhm. odpowiednie dźwięki. Co nie jest łatwe oczywiście, co nie jest łatwe. No, no, ja mam tą łatwość, także. Super. Był też taki moment y, w życiu artystycznym, medialnym. To się już odradza, bo gitara przeżywa renesans. Ale na pewno zaobserwowałeś kilkanaście lat temu, że y, w radiach było coraz mniej solówek, coraz mniej gitar. Tak, tak. Były specjalne wersje radiowe z wycinanymi solówkami. Tak. Co ty myślałeś wtedy? Czy faktycznie umiera rock and roll? Nie, ja wiedziałem, że to był jakiś kretynizm. W ogóle ja nie, nie, jak ja słyszę hasło, piosenki radiowe, to ja dostaję, wiesz, no mówię, ale dlaczego, mhm. dlaczego? No, no wiem dlaczego, no bo są mechanizmy, bo są reklamy, bo to, bo tamto, ten czas antenowy. Dla mnie to jest po prostu coś, coś jakiegoś, no, irracjonalnego. No ale takie są czasy, nie? że jest pogoń za pieniędzmi, że te pieniądze, pieniądze, pieniądze i kończysz się sztukę. Ja zauważyłem, że w momencie, kiedy właśnie do sztuki Y, czy do muzyki weszły korporacje, to wszystko się z, z, zaczęło sypać. To się zaczęło kończyć, bo wszyscy nagle poczuli pieniądz i chcieli, żeby było jak, jak najwięcej tych pieniędzy. Y, y, wielokrotnie miałeś tutaj y, y, moich kolegów, starszych, młodszych, y, którzy mówili, że jak zaczynali grać, mhm. to nikt nie myślał o pieniądzach. No, tak. Tylko brało tak. się szperówę, jak to się mówi, żeby zagrać ładniej, żeby panienki. Przyszły, żeby się podobać dziewczynom. No, to była podstawa tego. To jasne, że a tak. A później, no to... dopiero jak to się zaczęło, wiesz, ładnie rozkładać. Yy, yy, yy. Po to się gra tak, na gitarze, żeby tak. błysnąć przy ognisku. No, 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 no potem, tak, potem tak. tak. Zabier... A potem, ewentualnie, jakieś pieniądze. No, w muzyce rock and rollowej to, no, to są takie a Potem jeszcze, jak doczekasz żony, która cię wspiera, że grasz na gitarze, to w ogóle jest najlepiej. Na tak, świecie. no mam to szczęście. Mam no, to no, naprawdę no, wielkie szczęście. Ja byłem przerażony <laughs> tym, że był taki okres w moim życiu, gdzie pracowałem na Kopcu Kościuszki i to właśnie był tak, taki. Trend na wycinanie solówek. I przyszły, przychodziły do nas do radia e, ze Stanów Zjednoczonych czy z Londynu płyty z wersjami radiowymi. No i okej, okay, tam niektóre wersje dobrze, faktycznie, bo ta solówka trwała półtorej minuty, a mogłaby trwać 10 sekund albo 15 sekund. Nic by to nie zmieniło w danym utworze. Ale jak dorwałem, sencał na dona. Cukero i, no, po, piękna po piękna I cała solówka, solówka wycięta. Piękna. Słuchaj, to jest jedna z pięciu najpiękniejszych solówek na świecie moim zdaniem. Wiesz, gdy, gdy puszczasz taki utwór z wyciętą solówką, no to jeszcze. Ale gdy puszczasz utwór i jest ściszany tam, gdzie jest solówka, no to wtedy no. już mnie szlak trafia. To, to nie, to, tego nie mogę znieść po prostu. Nie? No to słuchaj, jest... no kiedyś puszczało się utwory 7 minut, 10 no, pewnie, minut. Co to za przeszkadzało, tak no. tak? no ale teraz nie, zobacz, Spotify czy inne y, te streamingi, jak y, patrzysz na odtwarzanie, to pierwsze utwory mają najwięcej zazwyczaj, nie? Mm -hmm. Ostatnie Najmniej. Jest to trochę się za, chociaż to się też odradza, bo winyl wraca do łask, Obie. Ale, Obie. ale to się za, zatraciło słuchanie muzyki, bo kiedyś, jak się słuchało płyt winylowych, to koładłeś płytę na, na, no, no, na no placu tak. i siadałeś no to, słuchaj, w kółku to było, to i było święto To było święto, słuchałeś cały płyt. Tak. I teraz zobacz. E, nikt się w tej chwili nie, nie zastanawia, dlaczego jest taki układ płyt mhm. dlaczego piosenki są tak ułożone, a nie inaczej. To prawda. A kiedyś. Kiedyś było inaczej. Kiedyś myśmy analizowali każdy dźwięk, każde słowo, wszystko, prawda? Bo z tego coś wynikało. To, to była konstrukcja jakaś. A teraz nie, teraz to włączasz, aha, fajnie, dobra, następny numer, dobra, następny, już koniec płyty, nie? Płyta y, żyje tydzień i, i. Dobra, a ty myśląc o swoich płytach, myślisz o płycie jako o całości, czy myślisz poszczególnymi utworami i potem te utwory składasz w całość? Wiesz, ja robię to w ten sposób, jeżeli... To znaczy tak, ponieważ ja całymi dniami gram na gitarze. Może niekoniecznie ćwiczę, ale gram. I muszę powiedzieć że zagrałem już chyba ze wszystkimi zespołami świata, mhm. bo sobie włączam YouTube'a czy coś tam takiego i cały czas gram z nimi. Mhm. Mniej ćwicząc, a więcej grając. I jeżeli gram, no włączam bardzo często Cubase'a, i jak mi jakiś pomysł przychodzi, no to natychmiast to zapisuję, jakieś bębenki wgrywam. I potem wiesz, słucham, zastanawiam się, dorabiam, przerabiam. Czasami wychodzi tak, że jest pięć minut, jest kompletny utwór. Często to się zdarzało. I jeżeli chodzi potem o układ. To dopiero na samym końcu, no bo jak zaczynam robić utwory, to nie wiem, co będzie dalej. Uh -huh. Bo to wiesz, to wszystko zależy od różnych sytuacji, od, od różnych y, Twoich y, uczuć, przeczuć, y, przeżyć. <laughs> I dopiero wtedy, jak już mam to wszystko, to sobie układam, patrzę co. Y, musi być jakaś logika, że coś z czegoś, nawet y, y, jeżeli chodzi o muzykę instrumentalną, którą solowo robię, to jest. Y, Chyba jeszcze trudniejsze niż, bo tekst jak masz, to, 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 to łatwiej ci to przychodzi. Ale staram się to tak właśnie poukładać, żeby oczywiście według mnie to, to, to miało ręce i nogi. Słuchacz może mieć zupełnie od, odwrotne y, odczucia. Natomiast też robię coś takiego, że kompletnie mnie nie interesuje. I też może to tak dziwnie zabrzmi: nie interesuje mnie odbiorca. Aha. Y, dlaczego mnie nie interesuje odbiorca? Ponieważ najważniejsze dla mnie jest to, żeby to się mnie podobało. Jeżeli to się mnie podoba, to znaczy, że to jest. Mogę się mylić oczywiście, ale takie mam odczucia. Jeżeli to się mnie podoba, to znaczy, że to wynika ze mnie, że to jest szczere, mhm. a ludzie wiedzą, co jest szczere. Mhm. Oczywiście, że tak. tak natychmiast że tak. wiadomo i oni wiedzą. Dlatego wiem, że jak coś robię. Y i mnie się to podoba, to w to no to większości też Wiesz, w momencie, tak. kiedy zaczynasz w studiu kalkulować, to już zaczynasz okłamywać sam siebie. Bo myślisz o tym, czy tak, to się sprzeda, tak, czy to się tak, spodoba, tak. Nie, a nie ma, nie ma, nie ma my... twojego ducha w tej muzyce. Ale interesuje mnie jeszcze coś, bo ty jesteś melodykiem, ale jesteś gitarzystą, który uwielbia riffy. I teraz piosenka twoja powstaje od melodii, czy gitara, riff jest tym weißt zaczątkiem? Co, riffy, riffy, tak. riffy, tak. Potem do, dokładam melodię no bo jakby riffy określają melodię, A, aczkolwiek czasami zdarzało mi się, że pierwsza melodia gdzieś tam mhm. powstała i do tego dokładałem akordy. Ale są też takie sytuacje, na przykład mieszkałem tu w Warszawie i poszedłem na klinikę Jeffa Lumisa do remontu. I on grał na gitarze siedmiostrunowej. Mhm. A ja miałem akurat w domu Ibaneza siedmiostrunowego, super gitarę. Mieszkałem tutaj na Kabatach. Przyszedłem do domu, wziąłem tę gitarę. I zrobiłem natychmiast riff. Jeden i drugą część. Mhm. I utwór skończyłem po dwóch latach. Nie wiedziałem, co dalej zrobić. Okay. Robiłem, grałem, przymierzałem, nic kompletnie mi nie pasowało. No i przyszedł ten dzień, kiedy wziąłem gitarę. Myk, myk, myk jest. Ty mówisz, to że gitarę masz cały czas i grasz na niej cały czas. Tak było od lat? Tak, tak. Tak było dla. Nie potrafisz się rozstać z gitarą? Nie, jest, jest to ciężka sytuacja. Ja jeżdżę na wakacje, to mam gitarę mhm. ze sobą, żeby, cho żeby chociaż wiesz, ręce rozprostować. No wiesz, je, jestem coraz starszy i będzie mi coraz trudniej, yy, jeżeli chodzi o paluchy. No, ale wiesz, no, gram dlatego, żeby nie wypaść z formy, bo mhm. wiesz, no, wychodzisz na scenę i powinieneś jednak tą formę y, trzymać dosyć wysoko. No. no tak, ale grając cokolwiek, nie ćwicząc tego, co będziesz grał na scenie, świadczy o tym, że pamięć masz doskonałą, tak? Więc to mam, tak, ja miałem zawsze bardzo dobrą pamięć, ponieważ y, wszystko, co gram, mhm to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że to jest moje. Okay. To jest moje, ponieważ ja jestem totalnym samołukiem. Jestem takim samołukiem, że ja do dzisiejszego dnia nie znam dźwięków na gryfie. Uh -huh. no, no może pierwsze trzy tam te, te progi to, to wiem, gdzie tam C, Wszystko e, G, na tak. słuch? Wszystko na słuch, zawsze. To jest bardzo dobre, ale też czasami y, y, złe, bo na przykład, jeżeli jesteś świadomy tego, uh -huh. co grasz, znasz te dźwięki na gryfie i, i znasz skalę, to się nie mylisz. To się bardzo rzadko mylisz, bo wiesz, nie, że w tym akordzie nie możesz zagrać tego dźwięku, bo, bo, bo będzie siara. Nie? Ja tego nie wiem mhm. i y, po prostu gram intuicyjnie. No, ja już tak długo gram, że y, nauczyłem się grać y, odległościami. Mhm. Nie, że, że wiem, że tam te dwa progi to, to tak brzmi, cztery tak brzmi. Y, uczę też y, chłopaków na, na gitarach grać i, i właśnie tak im sprzedaję tą wiedzę, żeby, żeby po prostu uczyli się grać, bo ja nie jestem teoretykiem. Mhm. Teoretykiem jest Marek Raduli, Leszek Cichoński, Jacek Królik, ja nie. Ja tam mam swoje jakieś doświadczenie i to doświadczenie staram się chłopakom, tym młodym ludziom przekazać. A mam trzech takich gitarzystów, którzy grają moje utwory z moich solowych płyt. I ja robię tak, że pierwszy Uczę ich całego utworu, potem akordów, a potem mówię: Dobra, to teraz na podstawie tych akordów macie wymyśleć swoją melodię, mm -hmm. wszystko, łącznie z improwizacją. Bardzo muszę... cieszę się, że o, że o tym mówisz, bo wśród naszych widzów jest pełno też takich osób, gitarzystów, którzy nie do końca są przekonani, czy, czy, czy ta szkoła jest potrzebna, czy iść do tej szkoły, czy nie iść do tej szkoły. Bo ta szkoła czasami przeszkadza, czasami pomaga ta, ta. i nie, były yy... takie komentarze kiedyś, że wy ciągle mówicie o tych skalach. A jest pełno ludzi, którzy grają na gitarze tak, bez skali. Tak, Jakbyś tak. mógł cofnąć czas na przykład, to myślisz, że szkoła by ci coś tak. zabrała muzyczna? Nie, czy nie, by ci mnie coś nie działa? Mnie nie na pewno. Mhm. Na pewno. Natomiast y, zostałem pozbawiony pewnych umiejętności, pewnych elementów harmonicznych, które są y, no, chyba już nie do przejścia. Mhm. Y, I na przykład, jak ja się uczę nowych akordów, bo, bo no, nie znam wszystkich, a mhm. czasami coś. Coś mi przyjdzie do głowy, albo ktoś mi coś pokaże. Mhm. I ja na przykład, jak coś nowego, taki, taki akord yy, zaczynam grać, to zaczynają mi się otwierać, wiesz, inne tutaj yy, komórki, i te utwory są inne. Na, yy, ta druga płyta solowa właśnie tak powstawała, że nauczyłem się paru innych akordów. Nagle mi to zabrzmiało i wiesz, zacząłem to układać. I te melodie same przyszły. Pamiętam jak z Wojtkiem Cugowskim rozmawiałem, on też czasami dostaje propozycję, żeby zagrać z kimś gościnnie, on mówi tylko, nie przesyłajcie mi nud żadnych, przesunijcie no ja mi nagrania. Nie. No, jak słuchaj, nagrania dostanę, to się wszystko rzekunam. Dokładnie, była nauczę. taka sytuacja, pod koniec lat 90-tych pojechałem do Sopotu, Chuck Berry grał wtedy, mm. występował, ja pojechałem z orkiestrą Alka Malszewskiego. No i byliśmy w pokoju, przyszedł ten, co rozdawał Nuty. Wszystkim porozdawał, mnie też. Przyszedł Alek i raz, dwa. i orkiestra grała jak Znut, tylko ja nie grałem. Mm -hmm. Jak z nut. No dobra, znaczy znam Nuty, ale wiesz, no, żeby nuty czytać a vista, to trzeba je cały czas czytać no, książki, tak jak książki, prawda? Bo to inaczej się nie da. No ja tego nie, nie, nie robię. I potem w hotelu kolega drugi gitarzysta Mirek Michalak. Pokazał mi to o to 5.10., no i na drugi dzień grałem cały festiwal już tylko z głowy. Ja pamiętam też, jak grałem z nut, bo jestem muzykiem i grałem w Big Bandzie z nut. to mieliśmy kiedyś yy, no, taką szkołę grania, że dostawaliśmy. Bo to jest bardzo dobra szkoła, szkoła grania, Big Band. 150 standardów. I przychodziliśmy, z, Każdy z nas miał na pulpicie taką grubą encyklopedię Ta. i Drygent mówi, to teraz gramy numer 44. I każdy przewracał 44 gramy. Okej, okay, one. Tu. I tak. gramy. Nie? I potem skończyliśmy ten numer, to teraz gramy siedemnastkę. I tak na wyrywki graliśmy. Tak. I pewnego dnia graliśmy trzy znaczy standardy w kółko, to tam po cztery razy. I on teraz, ten dyrygent mówi, to teraz już pewnie wiecie, co każdy gra, zamykamy nuty, gramy z pamięci. I jak zaczęliśmy grać z pamięci, a nie z nut, zupełnie inaczej zaczął grać Big Band. Nagle Oczywiście, się zaczęło nie, wiesz, tak. bujać, flow. Coś grali, nie... grali między nutami. Tak. Tak, tak, tak. tak. No, ale zobacz. Zabierz teraz takiemu szkolonemu facetowi nuty. Nie wszyscy zagrają mhm. bez nut, nie. Jest dużo takich, którzy po prostu nie mają kropek i koniec. Jest do widzenia. Nie? No trochę tak. I na przykład takie z muzykami jazzowymi, bo bardzo często myślałem na ten temat, że jazzman myślę, że nie do końca zagrałby roka, tak jak trzeba. A ten, co gra roka, może zagrać jazz. Może zagrać jazz. Może zagrać jazz. Yy, powiem tobie tak, że w 1977 roku byłem na warsztatach jazzowych w chodzieży. Pierw byłem tu w remoncie, potem w chodzieży. Miałem zajęcia z nieodżałowanym Jarkiem Śmietaną, którego mm. uważam że, że, za genialnego gitarzystę. Był jeszcze kiedyś taki, pamiętasz, Marek Bliziński. Mm. A to był profesor, to był, to był słup. On nie miał żadnych emocji. On stał z tym swoim es i po prostu same skale wygrywał. Mm -hmm. To było zimne, nic tam nie było. A Jarek wchodził na scenę i grał też skalę, to wszystko. I to, to, to był rok emocji. Roll. I on y, po każdej y, z lekcji, które, którą miał z nami, oni słuchali, słuchaj y, cepelinów, parpli. Mm -hmm. Bo jak przychodziłem, y, słyszałem przez okno, wiesz, te, takie rzeczy. I bardzo mi się to podobało. Y, y, i Powiem ci, że wlazłem w ten, w ten jazz do pewnego momentu, mm -hmm. do momentu, kiedy zaczęliśmy grać y, y, jam session, które do rana trwały. Mm -hmm. I to mnie po prostu tak zniechęciło, bo wiesz, wchodziłeś i godzinę grałeś jeden utwór, mm -hmm. i każdy grał te swoje wiesz, Każdy jednoły. musiał zagrać celówkę. Ka tak, każdy no. musiał. I, I w pewnym momencie mówię, nie, no nie dam rady. Żałuję teraz, żałuję tego teraz, bo nauczyłbym się tych zagranicznych akordów, jak mhm. ja to mówię, wiesz, te, te, te wszystkie dziwne sprawy, ale nie jest mi to obce, nie jest to mi obce, bo na przykład bardzo dużo słuchałem y, audycji Ptaszyna Wróblewskiego, trzy kwadranse, trzy kwadranse jazzu była mhm. taka audycja, nie była, wiem czy jeszcze jest, jest, jest w każdym masz... razie słuchałem to w latach 70. -tych. W 1975 roku usłyszałem pata Meteny, i to też w ogóle coś nieprawdopodobnego dla mnie było. Potem wiersz Return to Forever, potem tam Aldi Mola. Mm -hmm. te, te, te wszystkie kapele, tam gdzie grał Jaco Pastorius. Weather well no, Report. Tak, dokładnie. I strasznie mi się to podobało. A zaczęło się to wtedy, kiedy zespół Deep Purple. Przestał istnieć mój mhm. ukochany, zespół z moim ukochanym gitarzystą, drugim gitarzystą, najważniejszym w moim życiu. Jak Blackmur już odszedł od y, parapetu, ja mówię, nie, no to dla mnie się wszystko skończyło, już nie, nie, nie mam, nie ma muzyki, nie mhm. ma muzyki. I wlazłem w Quincy Jonesa, orkiestrę Quincy Jonesa, w y, standardy jazzowe i potem właśnie to zainteresowanie ta, ty, tymi warsztatami i mówię, kurczę, fajne to jest. Mhm. I zacząłem słuchać gitarzystów jazz rockowych. Był taki Eric Gale, nie ten, który teraz jest, tylko z tamtych lat, George Benson i wielu tego typu gitarzystów. I strasznie mi się to spodobało. Mhm. I też tak chciałem, wiesz. I żałuję, żałuję, że, że to wystopowałem. Ale mam taki pomysł. Że nagram taką płytę. Super. Taką, to nie będzie, wiesz, czystej postaci jazz, ale taki troszkę pod, pod jazz. Znalazłem w swoim komputerze utwory sprzed, nie wiem, 10 czy 12 lat. Miałem takiego, takie pudło i baneza i któregoś dnia sobie zacząłem, wiesz, właśnie te akordy układać, mhm. takie dziwne. I coś tam jakieś melodyjki podkładać, jakieś bębenki, szczoteczki, coś. I, i nagle to wiesz. Robiłem porządek w komputerze i nagle natrafiłem, tam chyba z pięciu utworów mam. Znalazłem takie utwory, które też chyba z 18 lat temu zrobiłem na gitarze akustycznej. Też, wiesz, kontrabas, bębenki, takie szczoteczki, cyk-cyk-cyk. I tak sobie pomyślałem, ponieważ jestem strasznie leniwy i powinienem w sumie te płyty swoje i turbowe wydawać częściej. Turbowa płyta była w e, 2000. 13 ostatnia, moja solowa w 2005 i wydałem sobie ją na 60. Mhm. I mówię, dobra, to za dwa lata będzie następna, bo ja mam coraz mniej czasu. No i minęło 8 lat i, i nie ma żadnej płyty. I teraz tak postanowiłem, że zbiorę sobie to wszystko i zrobię taki trójpak. Mhm. Normalną elektryczną płytę, taką akustyczną i taką. Kwazi jazzową. Ciekawi mnie to, jak zobaczymy. Czy ty, jako to melodyk, jak y, bierzesz gitarę, to lubisz grać z przesterem, czy l... lubisz właśnie wyłączyć przester i poszukać tych dźwięków między dźwiękami? Yy, wiesz co? Ja zawsze lubiłem przester. Nie znosiłem yy, takich pół przesterów. No, mm -hmm. Po prostu nie znosiłem tego. Nie umiałem grać widocznie. Yy, a teraz mi się to podoba. Właśnie nie do końca takie wiesz, rzężące, tylko taki delikatny przester. Wtedy gitara inaczej gada i, i inaczej opowiada. Yy, czysta gitara też, też ale no, trzeba umieć grać na, 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 na czystych dźwiękach. Nie? No, wiesz, no, ćwiczenia na przykład na, na niepodłączonej gitarze to jest też trudna historia. Nie? Jak nie umiesz zagrać na czystym, to na Słuchaj, że się uda. Yy, każdego gitarzystę dobrego poznać. Y, y, jak gra na gitarze akustycznej. To prawda. Bo akustyczna gitara jest to absolutnie totalna prawda i nie dociśniesz jednego dźwięku albo spóźnisz się, z sprawą nie ma do widzenia. Nie? Bardzo prawda. trudna gitara akustyczna. To jeszcze na koniec chciałem Cię podpytać o to, jak obserwujesz młodych. Bo parę razy zdarzyło nam się oceniać młode zespoły, ale być w y, jury. Czasami się nie zgadzaliśmy. Ale tak jak Ty odbierasz młodych, to czego szukasz? Na co zwracasz uwagę? Czego słuchasz? Dla mnie najważniejszy jest przekaz. Mhm. Wielu ludzi młodych ma niewyobrażalny przekaz, naprawdę. I to jest absolutnie numer jeden. Nieważne, wiesz, czy on gra te 100 tysięcy dźwięków, i nieważne na jakim instrumencie, musi być ten przekaz. Ja, jeżeli słucham i dostaje piąchę, to dla mnie to jest to. Mhm. Jeżeli tego nie ma, no to, no to fajnie, wiesz, no świetnie, że, że, że ludzie chcą grać, że jest naprawdę dużo wspaniałych, y, młodych y, muzyków, y, no doskonałych wręcz. Ja zresztą sam wiesz o tym, że na tych przeglądach są czasami zespoły kompletne, to które prawda. mogłyby wsiąść w samolot i od razu lecieć do Stanów mhm. i tam robić karierę. No wiadomo jak, jak to wygląda, jest, jest straszna konkurencja, strasznie dużo tego, trudno się przebić, trzeba wiedzieć gdzie y, wiesz uderzyć, jak to zrobić, wiesz te media społecznościowe, no dla nas y, starych facetów, Czasami to jest dosyć trudne, aczkolwiek jakoś tam sobie daje radę. No ale młodzież jest wiesz, w tym totalnie obeznana, wiesz, tu, 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 tam jest, wysyłają na zachód, tam. A jak w takim razie ta piącha, którą powiedziałeś dostajesz ze sceny, ma się do melodii, którą też masz w sobie? No piącha może być też melodyczna. A może no, być. No może być melodią, wiesz, no, jeżeli, jeżeli, ktoś zagra, no masz gerymura, mhm. no przecież tak człowiek grał a to była piącha. To była piącha. No te, te, te dźwięki, wiesz, przepięknie. To, to, to on malował. Tak samo Satriani, tak samo Waj. Jeff Beck, no nieodżałowany. No ten to dopiero, wiesz, malował. Nie? I to była piącha. A tam tych dźwięków było malutko. Jest kogo słuchać, jest po co ćwiczyć. Wojciech Hoffman dzisiaj z nami w Guitar Stories. Do rozmowy wracamy do gitar. Wracamy niebawem. Trzymajcie się. Do miłego. Bye, bye. Dzień dobry, dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories. Przypominam, że w tej części spotykamy się z Wojtkiem Hoffmanem, legendarnym gitarzystą, o którym oh, można czytać i czytać, mówić i mówić. Dzisiaj będziemy rozmawiać o hm, kochankach, żonach, wiernych kobietach. Kiedyś kto kolega mi powiedział, że są trzy najważniejsze kobiety w życiu mężczyzny: mama, gitara i piłka nożna. Pogadajmy o tych drugich, o gitarach. Tak. Czy ty jesteś wierny? <giby> Piłka nożna niekoniecznie. niekoniecznie. Aczkolwiek yy, y, znowuż to dosyć tak y, śmiesznie zabrzmi, bo ja jestem z innego wymiaru, y, czyli z tamtego wieku. Y, pamiętam Przepiękne historie, przepiękną historię polskiej piłki nożnej. Górnik Zabrze, mhm. AS Roma, Manchester, chyba coś tam było, no, Kazimierz Górski i w ogóle potem Piechniczek. Ale piłka nożna na pewno dużo mniej, natomiast gitara to jest absolutnie, przepraszam, małżonkę, numer jeden. Ty jesteś wierny swoim instrumentom? Staram się, staram mhm. się być wierny. Nie zawsze mi to wychodziło ze względów bardzo prozaicznych. No. W rock and rollu nie, nie do końca wiesz, przynajmniej w Polsce honoraria są takie, jakie mhm. być powinny, takie jak na świecie. W związku z tym czasami dopadała mnie ta zwykła codzienność i trzeba było gitary, że tak powiem, zamieniać na bilety Narodowego Banku Polskiego. Mm. Jakbyś przyszedł do mnie i bym Cię nie znał, i byś powiedział, dzień dobry, gram w zespole heavy metalowym, i byś przyszedł z tą gitarą, tak bym powiedział, no niech pan wiem, coś zagra. Wiem, co chcesz powiedzieć. Muszę ci powiedzieć, że jak mój syn zobaczył tą gitarę, to mówi, ojciec, weź, weź tą obciachową gitarę, no bo wiesz, różowe pick -upy. Ten kolor, no, no, no masakra jakaś, no wiesz to, Ale ona wbrew to, to jest bardzo ładna. Dlaczego się zdecydowałeś na coś takiego? Sprawa jest bardzo prosta. Stevie Waj. Mhm. Pod koniec lat 80. MTV pojawiło się w Polsce. No i zobaczyłem Waja właśnie z tą, z taką gitarą, mhm. bo on miał więcej tych, tych gitar. No, i, i wiesz, zobaczyłem i, nagle i, zupełnie inny instrument niż y, do których byłem przyzwyczajony, czyli Gibson, Gibson Les Paul czy SG czy Fender Stratocaster, zupełnie inna główka. Wycięcie tutaj, ta, ta rączka, różowe pick mhm. y, Tutaj humbucker, tu humbucker, tutaj singlowy. Ten mostek rewelacyjny zresztą. Moim zdaniem, jest to najlepszy mostek na świecie. Jaki dotychczas wymyślona, a to jest Floyd Ross, licencja kupiona przez Ibaneza i mhm. zmodyfikowany. Naprawdę świetny, świetny, świetny mostek. No i jak usłyszałem y, pierwszą płytę, tą y, y, najpopularniejszą, Waja, y, no to chciałem mieć tą gitarę. Aha. I kiedyś ją zobaczyłem w Warszawie, w sklepie muzycznym. Potem chyba ją Darek Kozakiewicz kupił. Ona wyglądała prawie identycznie, tylko miała zielone tutaj te potencjometry. Gryf miała mm, klonowy, znaczy taki jasny, lakierowany i miała te trapeziki kolor kolorowe. Yy, I no kosztowała wtedy 13,5 miliona. Mhm. No nie posiadałem takiej gotówki i nie kupiłem tej gitary. A ta gitara, mówiąc tak... Mm, Zagadkowo spadła mi z nieba. Ale kupiłeś... Przez Darka przeszła? Czy nie? Darek Kozakiewicz ją miał wcześniej? Nie, 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 nie. nie. Ja miałem ją od nowości, okay. ze sklepu, także... Właśnie to, szukałem to, tego, prosto. gdzie namalował coś Darek Kozakiewicz, ale nie, On? nie ma. Yy, no nie wiem, chyba, chyba nie ma tej gitary, ale, ale miał ją na pewno. To nie jest trochę też tak, że kupiłeś ją, mając nadzieję, że jak zgasną światła między utworami na scenie, to i tak cię będzie widać? Nie. Nie. A rzeczywiście te tutaj yy, markery, one są jakby fluorescencyjne. Może nie do końca, bo teraz, yy, teraz yy, na przykład Ibanes tutaj wkłada y, te kropki, mhm. które są fluorescencyjne i podczas grania, jak jest ciemno, to one świecą i to jest świetne y, no, jakby określenie, y, gdzie, gdzie grasz, tak, no, bo ciemno. jak wiesz, tak. jak grasz w ten sposób, to, to no, nie widzisz tego, prawda, a tutaj jednak to y, daje po oczach i wtedy y, orientujesz się. Y, także w tej chwili chyba jest y, troszeczkę inna technologia, bo to te nie zauważyłem, żeby tak, mhm. nie, nie, one tak nie świecą. To jest gitara, na której grasz cały czas na której grywam. Na której Aha. grywam, ponieważ na tej gitarze, jeżeli dobrze pamiętam, to nagrałem Avatar, Aha. płytę Turbo, bo wtedy ona była w stroju C. I później nagrałem swoją solową pierwszą płytę drzewa na tej gitarze całkowicie. Ty, jak masz gitarę. To grzebiesz w niej, w środku? Nie. Lubisz sprawdzać, co tam jest? Nie, nie. nie, nie ja w ogóle nie przerabiam. Ja, mhm. m, y, moi koledzy, wspaniali, y, no, lubią pogrzebać. Mhm. Tutaj pick-upy, tu, to, piąte, dziesiąte, nie. Ja po pierwsze, nie robię tego, bo się na tym nie znam kompletnie. Mhm. Jestem totalnym nieukiem, jeżeli chodzi o elektronikę. Dla mnie gitara, po prostu biorę ją do ręki, ma struny, wszystko gra i to wystarczy. Nie? Nie, nie, nigdy się nie zastanawiam. Wiem na przykład, że Grzesiu Skawiński zawsze słuchał tutaj, że coś mu brzęczało, tutaj to, tutaj tamto, tak samo Marek Raduli, mhm. czy Leszek Cichoński, czy wielu moich fantastycznych kolegów. Nie, ja tego nie robię, no, myślę, że właśnie nie znam się za bardzo na tym. Dla mnie po prostu jest to, że biorę gitarę, zaczynam grać. Pasuje mi, jest ok. Mhm. No ale właśnie, powiedziałeś, że zaczynasz grać, pasuje ci. A jak gitara jest, która ci się strasznie podoba, tak jak w tym przypadku, i ona do końca bierzesz ją do ręki i ona nie gra, to dajesz jej szansę, że dłużej na niej pograsz, żeby się do niej przekonać? Wiesz, co miałem takie chyba cztery takie gitary, pozbyłem się ich po mhm. prostu. Nie? nie to, że one były bardzo złe. Nie, nie, bo akurat miałem to szczęście w swoim życiu, że zawsze miałem dobre instrumenty. Mhm. Bo zacząłem grać na gitarze, yy, pomijając już to, to pudło, o którym wspominałem poprzednio, yy, Jolanę. Miałem Jolanę, Jolanę Huragan, i to był naprawdę świetny instrument. Yy, miał tylko jedną wadę, że tutaj strasznie yy, pękały struny, ponieważ yy, yy, te... tu miał takie śrubki, mhm. i było takie wycięcie. W trójkącie i tu przechodziła struna, ale to było strasznie ostre. Okay. I w momencie, kiedy, wiesz, podciągałeś, to one tutaj pękały. I to była jedyna wada. Natomiast y, gitara była świetna. Także miałem tego, y, tą Jolanę, i później miałem taką japońską gitarę y, tejsko, chyba się y -hmm. nazywała. Straszne szkaradziejstwo, bo jeżeli mogę to tak odwrócić o tak wyglądała. Mm -hmm. Że tu miała. Obrotnie. Wiesz, w ten sposób, a to miała cofnięte. I miała tu jeden pika plastikowy, nie, nie było tutaj tego. Tak, że brzmiała dosyć, dosyć średnio, ale była, miała dobry, wygodny gryf. No i była japońska wtedy. Mm -hmm. Dla mnie to było jednak coś, coś takiego no, mocnego. I potem miałem gitary od niejakich Jinxów. Na pewno y, słyszałeś o tym. Bracia Jakubiszynowie mm -hmm. we Wrocławiu zrobili mi SG, super gitarkę. I y, pięknego Lespola Gold Topa, mm -hmm. którego sprzedałem w Rosji. A naprawdę to była świetna, świetna gitara. No a potem, jak przyjechałem z Rosji, kupiłem sobie y, Gibsona SG oryginalnego, y, którego do dzisiaj mam. To znaczy, dałem na osiemnastkę synowi. Mhm. Ona już nie jest taka wiśniowa, jak była, jest przemalowana, bo kiedyś, yy, chyba w, Cze w Czechosłowacji byliśmy jeszcze, była Czechosłowacja. I kierowca wziął ją do ręki i spadła mu. Aj! Tak, spadła mu. Tutaj popękało w tym miejscu. Pikapy wpadły do środka. No myślałem, że go zamorduję. I potem dałem Markowi Witkowskiemu y, tu w Warszawie do, do pomalowania, do, wiesz, do renowacji tą gitarę. No niestety nie miał tak, takiego lakieru, i pomalował, pomalował ją na, na ciemny kolor. Mhm. I ona teraz jest taka ciemniejsza. Nawet myślałem, żeby. Aby e, trasę Dorosłe dzieci z okazji 40-lecia zagrać na tym Gibsonie. No. no bo ona, no ale wiesz, mam kontrakt z Ibanezem okay. i tutaj mógł być no, zgrzyt poważny. Zastanawiam się, jak ona brzmi. Czy ona jest agresywna, ta gitara, w brzmieniu? Czy tak, ona tak. właśnie nie do ona, końca. Wiesz co? Słuchaj, gitara e, jej agresywność zależy od e, mocy pick-upów, od wzmacniacza, od samego ustawienia. No, gitara będzie agresywna, jak dasz jej więcej góry, więcej przesteru, uh -huh. także to, to o niej świadczy. Ona potrafi być wiesz, ładna, e, e, dźwiękowo taka, wiesz, jazzująca i, 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 i bardzo plastyczna, no ale potrafi być też taka właśnie metalowa. No to z, dobra, Steve gra różną muzykę. Jak ty bierzesz taką gitarę do ręki, to z zamysłem jakim? Że będziesz grał właśnie mocno, czy będziesz grał melodyjnie? W tym przypadku to akurat, ponieważ tak jak mówiłem, na, nagrałem na niej płytę Drzewa i tam jest trochę i agresji i, i bardzo dużo melodii. I w zasadzie zadałeś mi takie pytanie, na które tak do końca nie wiem jak odpowiedzieć, bo być może, że wrócę do tej pierwszej odpowiedzi, że ważne jest, żeby, żeby ona po prostu ze mną była, mhm. żeby ona grała. Yy, no, ta gitara naprawdę zawsze była takim instrumentem, który yy, i mnie inspirował i, i bardzo dobrze gadała. Czyli i Gada to jest do, do, do w swoim artystycznym życiu. Tak, no bo to jest yy, pierwszy, pierwszy Ibanez. Pierwszy Ibanez z roku 1991, który jest, no, czyli 32 lata ze mną już jest. I myślę, że do końca moich dni ona ze mną zostanie, ja już ją kiedyś sprzedałem nawet. Mhm. I na szczęście kolega, któremu sprzedałem za godzinę, do mnie zadzwonił, mówi, czy mógłby mi oddać tą gitarę, bo, bo akurat na głośnienie chyba jednak kupi. No, no i całe aha. szczęście, bo, bo, bo mam tą gitarę. To pokaż, jak ona brzmi. Jestem bardzo ciekaw. Brzęczy. Przywalić. I można ładne też dźwięki takie subtelne zagrać. Wiesz, to też bardzo wiele zależy od, mhm. od rąk, od kostki, odłożenia mhm. ręki. No i od, od tego, co tutaj z Ciebie wychodzi. Wiem, że tak. I od, od tego, co chcesz zagrać, prawda? Bo, bo, no bo wiadomo, że jeżeli grasz jakąś tam piosenkę łagodniej, to ona no, powinna właśnie tak, tak ładnie, jak tutaj. Się rozstroiła, ale generalnie się nie rozstraja. Naprawdę bardzo, bardzo dobry ten most. Bardzo ten. ważny instrument w Twoim życiu. Tak, bardzo, bo, no, tak jak powiedziałem, nagrała chyba jedną z moich najważniejszych płyt, no pierwszą solową. Mhm. Te drzewa, która ta płyta już ma 20 lat i myślę, że niebawem zrobię wznowienie, bo nie ma. Nie ma ani jednego egzemplarza. Chyba w domu mam jedną, jedyną. I nie wiem, czy nawet okładka jest do niej. Będziesz jeszcze na niej nagrywał? Masz zamiar? Tak, oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej. Ona teraz jest przystrojona do D, mhm. a ponieważ y, materiał nowy, y, który będziemy nagrywać, jeżeli chodzi o turbo, jest w D. Mhm. W związku z tym ta gitara na pewno będzie mm, używana. Super. Pokaż następną. Następna gitara w kolejce. No, tym razem druga gitara i to bardzo ciekawy egzemplarz, bo nic mi się tu nie zgadza. <laughs> Mianowicie inny, główka inna, przetworniki inne. Co to jest? To jest Ibanez AT100, gitara z sygnatura Endy Dimonsa. Mhm. Z tym, że mówiłem o braku modyfikacji, a ta gitara jest takim małym wyjątkiem, ponieważ ten gryf jest polakierowany, Aha. a nie był kiedyś. I wymieniłem tutaj pickup na pickup Grzegorza Jakubiszyna który uważam, że robi naprawdę rewelacyjne pick-upy w Polsce. Zresztą nawet chyba Piotrek Łukaszewski, Piotrek Łukaszewski ma sygnaturę i niewykluczone, że, że te pick-upy wstawię do następnej gitary, którą mm -hmm. też tutaj, chociaż mam jeden w tamtej gitarze, którą, o której będę mówił za, za chwilę. Czyli jednak coś tam grzebiesz w środku. <laughs> no akurat to taki mały, wiesz... Mm -hmm. A e, dlaczego wymieniłeś ten pick-up jako biszyna? Wiesz co, jest. Tamten był bardziej taki softowy. Miał mniej tego, tego przesteru, te mniej agresywny. Ten jest bardziej agresywny. Wiesz co, dlatego, że jak gram super trio z Markiem Radulim, z, z Jackiem Krzaklewskim albo z, z Jurkiem Styczyńskim, oni mają takie no mocniejsze te wiosła. Mhm. I tak pomyślałem sobie, że dobrze by było, żeby jakby tutaj wiesz, do, do, dopasować się do ich brzmienia. To jest gitara, która spodobała Ci się, czy to jest gitara, którą... Tak, tak. Chciałem mieć też w swoich zbiorach właśnie taką gitarę, która jest zbliżona do Fendera Stratocastera. Mhm. Teraz w ogóle wyszły takie modele już chyba 3 lata temu. AZ się nazywają, az -y i one wyglądają prawie zupełnie jak Stratocaster. Tutaj mam, mają troszeczkę zaokrągloną główkę i mają yy, chyba też taki układ Singla, Singla i yy, Humbuckera, mhm. tak. Yy, dwa potencjometry i tutaj jeszcze taki yy, przełącznik, który daje nie pięć barw, a dziewięć. Mhm. I, I naprawdę bardzo stratocasterowato yy, brzmi, ale no, wtedy akurat... Yy, jak ja chciałem mieć taką gitarę to nie było tych, no a ta jest ze mną już chyba 11, 12 lat. Ale ta gitara bardzo, zresztą tamta też, pewnie nie raz słyszałeś to, ale one idealnie do Ciebie pasują, bo <laughs> ładnie Cię ci zgrywacie. Wajemnie. Tak, tak, tak. No i na tej, na tej nagrałem swoją drugą solową płytę, Aha. na tej w większości. Tam chyba w jednym z numerów używałem Hollow Body Ibaneza, nie pamiętam jaki model. Ale, ale tak, użyłem w jednym z numerów, a w zasadzie w całości płyta jest nagrana na tym. I o dziwo, yy, na, na cyfrze, nie mhm. wzmacniaczu. No, widzisz, no, na cyfrze. Ciekawi mnie to, że jedna gitara tam Hewan, druga gitara, widzę, klon. No, klon ma więcej góry. Mhm. Mhm. Czyli lubisz i tak, i tak. Tak, wiesz co? Do brzmienia Fendera trzeba się przyzwyczaić. Na gitarze typu Fender trzeba się nauczyć grać. Mhm. Bo ta gitara y, to jest coś takiego jak m, akustyczna, nie wybacza, nie wybacza. Także tutaj jakakolwiek y, pomyłka czy coś no jest, jest mocno zauważalna, bo ten dźwięk jest jednak krótszy. Może dlatego, że Fendery mają single, no a single mają słabszy sygnał i, i, i i nie miałem takiego, takiego dowolenia, tego, tego przesteru. Yy, zawsze się bałem Stratocastera mhm. i nawet nie podobał mi się ten dźwięk. Dopiero, do, tak jak powiedziałem, trzeba dojrzeć. Trzeba dojrzeć tak jak do Hendrixa, jak do, do przynajmniej w, moim, w mojej perspektywie. Yy, tak do Fendera też, też. No i któregoś dnia, pomimo że lubiłem Pink Floydów i, i, i zespoły, które grały na, na Fenderach, to jednak Gibson mnie bardziej przekonywał, ponieważ tam była ta masa dźwięków, mhm. wiesz, to, to była ta pioncha, o której mówiłem. Natomiast Fendery nie miały czegoś takiego. No ale któregoś nie wiesz, no tak sobie przy... mówię, o kurczę, ta szkiełko jest, no jest, jest. No to jest piękne. I mam w, swoim, yy, yy, w swoich zbiorach dwa ibanezy stratokastery, które no, muszę poskładać. Yy, z roku 76. I one są, dokładnie wyglądają jak, jak Stratocastery, nawet z tą wiesz, dużą główką taką, jeden Aha. mam, a drugi z tą nowszą. Jedna była, jedna była sprawna i grałem na niej długo, ale już progi, wiesz, bardzo są wychechłane i trzeba to po prostu, no obrobić. Przyglądając się tej gitarze, to myślę o... Bardziej subtelnym graniu, no bo i nie ma Floyd i są single. Ale czytelny. Tak jest ma ten. Tak. tak, nie Floyd Rose, tylko. To no, w tak, no Ale czy tak jest w istocie, klucze. że jak bierzesz taką gitarę do ręki, to nie roznosi cię energii, a właśnie. Jakby tłumisz to trochę, żeby zagrać na nich subtelnie? Cale, czy nie? Nie, mnie generalnie zawsze roznoszą okay. energia, Także tutaj miałbym duży problem z tym. Natomiast tak, no potrafię, potrafię wiesz, wycofać, żeby to. to no, no tak jak, jak na tamtej wiesz. Może wyłączę tutaj ten chorus i będzie. Dobra, na tym dźwięku będzie lepiej. Są druty, a to jeszcze mam stare struny, więc gdy wiesz, jak założę nowe, to będzie... No i można zmieniać barwy tak jak w Fenderze. Punk. No a tutaj troszkę można delikatny półdrive, ale można też. W sobie moc ukrytą ta gitara. No ma. Fajnie ma. Zdarza się, że na trasie płyty dorosłe dzieci w całości gram na tej gitarze. Mhm. Ze względu na to, że tamta płyta była. No nie powiem że źle nagrana, bo to bym, źle by to zabrzmiało wobec realizatora. Bo no, posługiwaliśmy się wtedy takim, a nie innym sprzętem, w związku z tym to tak brzmi, a nie inaczej. I te gitary na dorosłych dzieciach może nie są tak aż strasznie metalowe, są troszeczkę mniej przesterowane. Zresztą nagrywałem to na, na swoim Gibsonie SG i muszę Ci powiedzieć ciekawostkę, że nagrywamy teraz od początku płytę Dorosłych Dzieci. Super. Ze względu na czterdziestolecie. Na ale dokonaliśmy czegoś takiego, co dokonali teraz beatlesi. Wycięliśmy wszystkie wokale Grzegorza. Mm -hmm. I ty zaśpiewałeś. <laughs> nie, nie, nie. I e, naprawdę udało nam się uzyskać bardzo dobrą jakość wokalu. Mm -hmm. I nagrywamy gitary, już nawet żeśmy poczynili pierwsze przymiarki do tego, nagrywamy na nowo gitary, bębny i basy. I ta płyta wreszcie zabrzmi tak, jak ona powinna brzmieć w latach 80. Oczywiście, część fanów y, nie będzie zadowolona, ale o, to, no to, jest. to oni będą mieć tamtą wersję, a my chcemy po prostu pokazać, że wiesz, wiesz dlaczego też y, kiedyś zastanawiałem się, dlaczego może się mylę dlaczego y, y, Turbo jest tak mało puszczane, y, jeżeli chodzi o stare płyty? Mhm. I kiedyś pamiętam, Marek Wiernik puś, puścił w Trójce, y, mówili kiedyś z tej płyty. I ja się za głowę złapałem. Mówię, Boże, no przecież no to jest odpowiedź. Mm -hmm. To tak źle brzmi, że po prostu tego nikt nie chce puszczać, bo to, 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 to się nie da. Nie? To powiedz mi w tajemnicy, jak nagrywacie płytę jeszcze raz, jak bardzo grzybiecie w aranżach? W ogóle. Okay. Nie, no płyta, jeżeli, to, to ma tylko sens wtedy, kiedy ta płyta jest 1 do 1 w sensie y, aranżu, żeby nic, wiesz, nic nie zmieniać. Jeżeli nam się uda wyciąć solówki, to te solówki też zostaną. Że my tylko, wiesz, y, nagramy podkłady, bębny i bas. Natomiast, y, no, tyle ile się da, żeby zostawi, y, zachować charakter, ale reszta, żeby była nowa, żeby, żeby to fajnie zabrzmiało. No, zobaczymy ten zabieg. Bardzo jestem ciekaw. Ten zabieg tego. chcemy powtórzyć też z drugą płytą, okay. ze Smakiem Ciszy, bo Smak Ciszy brzmi jeszcze gorzej. A, a smak ciszy ma. Wtedy jest, będę grał w radiu jeszcze częściej. Słuchaj, to jest świetna płyta, te, ten smak ciszy. Oczywiście, on, on, że tak. Na tej płycie jest już strasznie dużo takich fajnych, przebojowych piosenek, których się absolutnie nie wstydzimy. I tak zresztą nawet uważamy, że ta płyta jest dużo lepsza od dorosłych dzieci. Naszym zdaniem. Myśmy się wybrali wtedy do y, Krakowa, do y, Teatru Stu. Bo tam nagrywało TSA swoje płyty, a TSA brzmiało po prostu mhm. no, rewelacyjnie. I ja mówię, Chłopacy, to zróbmy odstępstwo i zrezygnujmy z giełdy i pojedźmy do Krakowa nagrywać płytę, mhm. bo ta płyta tak zabrzmi. Mhm. No i niestety okazało się, że tak nie zabrzmiała, z czego jesteśmy bardzo niezadowoleni. Smaki e... szyb brzmi bardzo dojrzale harmonicznie. Bardzo. E... No tak, 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 tak. Rzeczywiście. No wiesz, to. Cały czas człowiek słuchał muzyki, to inspiracje tam, inspiracje wiadomo, że, że są jakieś tam. Yy no nie powiem zapożyczenia, ale mm -hmm. wiesz, no jakieś, jakieś fragmenty, gdzieś tam coś ktoś słyszał, to chciał sobie zrobić. Też sztuką jest, wiesz, cytować, albo nie, niekoniecznie cytować, ale wziąć zapożyczenie i sprytnie to wykorzystać w własnym utworze. Ja myślę, że wiesz co, połowę świata tak robi, jeżeli większość, większość. Słuchaj, no? ja mam powiedzenie, że to, co w harmonii zostało wymyślone, zrobili Haydn, Mozart i Beethoven, Słuchaj. a cała reszta to są wariacje na ich temat. Dokładnie, no. masz tylko 12 dźwięków. Oczywiście. Nie ma więcej. No i tak. to, to nie ma takiej opcji, żeby to się wiesz, nie powtarzało. Wszystko zależy od tego tak jak powiedziałem, piącha i przekaz. Mhm. Przekaz jest najważniejszy i na przykład e, wszyscy w tej chwili, znaczy nie wszyscy, ale wielu artystów na przykład gani Gretę e, Fanflikt. Ja jestem zachwycony tym zespołem, bo dla mnie to jest kontynuacja czegoś, co było genialne. Czyli ale ciekawe, ciekawe jest to, że oni wszyscy przyklejają łatkę do Grety Van Fleet, a jak posłuchasz całej płyty Grety Van Fleet, tak. to tam jest tych Cepelinów niewiele. Tak, tak. Ale klimat jest. Klimat <laughs> jest, jest, jest ale, ale tak, tam klimat jest. młodości. Pamiętam, wiesz, te jak, jak wychodziły pierwsze płyty Cepelinów, no to Boże Święte, to była magia. To, to, to ogóle... jest, wiesz, wszystko spowodowane I tu też jest coś spowodowane tam, jest. wokalem, oczywiście, tak, ale sprytny tak. słuchacz powinien też i raz się doszukać, no, a no, nie tylko. Tak. Tak, tak, Możli tak, moglibyśmy tak, tak. godzinami. Oczywiście. A propos pionchy, ta gitara ma pionchę. Ewidentnie, podobnie zresztą jak i tamta. Pokaż następną, bo widzę, że Bardzo emocje proszę. rosną. Tak. Muszę ci powiedzieć, że masz coś takiego w sobie, że bez względu na to, jaką gitarę weźmiesz, Taki to każdy... Każda Taki pasuje do ciebie, jest w sobie, w sobie. <laughs> na pierwszej pójcie. Instrumentalny. No rozumiem, do, domyślam się. Każda gitara do ciebie pasuje. Zastanawiam się, która by była najlepsza i nie wiem. Ja wszystkie bardzo kocham, mhm. y, absolutnie y, bezwzględnie i y, no, wielką, wielką miłością. Y, ta gitara ma też pewną swoją historię. Ponieważ jest to przepiękny Gold Top, mój ukochany, ta gitara kiedyś inaczej wyglądała, mhm. ona była podpalana, ale ponieważ mój ukochany gitarzysta Krzysiek Clęczon w trzech koronach grał na Gibsonie w prawdzie Les Polu, model Deluxe, mhm. czy tam Deluxe, jak to różnie ludzie mówią. Z tymi węższymi pick takim To były mini hambakery I była złota. I ja postanowiłem, ponieważ mam taki projekt The Clenched Experience, to postanowiłem, że też muszę mieć taką gitarę. No jeżeli gram klęczona, to muszę mieć dokładnie taką mhm. gitarę, jaką Krzysiek y, miał. W związku z tym, ten ibanes bo to jest gitara Ibanez mhm. z roku 1977. Wspaniały naprawdę instrument. Bardzo lubię na niej grać. Gram też w takim zespole Orgazmatron na tej gitarze, mhm. bo ona jest przestrojona do, 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 do S, tak, a Motorhead grało w S, w związku z tym Taki tutaj mam strój. I y, tu jest pick-up stary Dimarzio, nawet nie wiem jakich, jak, jak też chyba z tamtych lat, bo mm -hmm. jest dosyć y, no, tutaj już y, zdewastowany. A to jest kolejny pick up, y, Grześka Jakubiszyna, który naprawdę jest świetny. Daje takiego czadu. Tu było Dimarzio y, Distortion i tu mnie znowu złapałeś. Mm -hmm. <laughs> Na tym, że zmieniłem jednak. I naprawdę brzmi fantastycznie. Myślę, żeby tu wymienić na te pick-upy, na, na których gra Piotrek Łukaszewski, Aha. bo ma metalowe pudełka, a do tej gitary Bardziej mi pasują metalowe pudełka niż, niż takie plastiki. Czy na model Les Paula zdecydowałeś się, no bo to jest klasyka i to wy, gitarzysta, prawdziwy gitarzysta, powinien mieć w kolekcji taki model, czy po prostu lubisz te, tę gitarę? E, wiesz co? Ja zawsze gitary klejone, bo, bo to jest klejony Ibanez, dużo Ibanezów y, y, tych Les lespolowatych, Black Beauty, czy tam jakieś inne, były z gryfami przykręcanymi. Ja nie mhm. lubię y, tego typu gitar z y, gryfami przykręcanymi. Oczywiście mam te dwie, które poprzednio pokazywałem. One mają przykręcany gryf, ale to są takie gitary bardziej stratokasterowe. Natomiast tego typu gitara, no, dla mnie musi mieć po prostu gryf klejony, bo to jest taka, y, wiesz, no, jedna całość. I Les przynajmniej dla mnie mają coś takiego, że jak biorę tą gitarę i kładę tutaj, to ona jest natychmiast się ze mną łączy. Mm -hmm. ja, to, ja to czuję. Natomiast um, Fendery, o których mówiłem, czegoś takiego nie, nie miałem. Nie? Bo wiesz, biorę, ale nie czuję tego. Ona się nie klei do końca ze mną, ze względu właśnie na ten... Być może sobie wmówiłem coś. Ale tak, tak to odczuwam, że po prostu nie. A to to jak najbardziej... Dlatego kupiłem w ogóle tą gitarę. Okay. Bo jest gryf klejany i jest ciężka. Jest bardzo ciężka. Nie? Czy trudno się na niej gra? Bo różne są opinie, porównując to z innymi instrumentami, Gibson jest bardziej wymagającym instrumentem, podobno. Fakt czy nie? Myślę, że nie, że Fender jest najbardziej takim wymagającym instrumentem. Zresztą słuchaj, no wszystko zależy od tego, jak gitarzysta gra. Mhm. No tak mi się wydaje, wiesz. No. Ja nie, nie, nie wydaje mi się, że, żeby, żeby, żeby tu był jakiś, jakiś problem. To jest bardzo wygodna gitara. Ona ma, dosy, ona ma inny gryf niż, niż Gibsony, troszkę węższy i ta ręka po prostu lepiej tutaj siedzi, nie? Czyli to taki quasi wyścigowy ten, ten gryf jest. Także no mnie się tu łatwo gra. Ona jest fajna w riffach. Ale no my... i takie wiesz, długie też dźwięki, nie? Typu okay. Gary Moore, czy tam... No tak, masę czy coś takiego. A myśląc nie? o uniwersalności instrumentu, to to jest instrument Twojego pierwszego wyboru, czy to jest gitara do tak zwanych zadań specjalnych? Wiesz co, do zadań specjalnych to mam dwie gitary. Nie mam tutaj dzisiaj tych gitar. To jest Ibanez Destroyer. Mhm. Bardzo metalowa gitara. Też z pick-upami Grzesia. I Ibanez X chyba, coś takiego. To jest podobne do Destroyera, tylko ma takie wiesz, jeszcze tutaj. Okay. Takie wycięcie, i mhm. też mam tą gitarę. Ona jest strojona do D. I na tamtej gitarze gram w swoim najnowszym projekcie rzeźnickim, jak ja to mówię, który nazywa się Helium. Bo ona naprawdę no, jest taką gitarą, która niszczy. Mhm. Ma, ma bardzo mocny sygnał i bardzo dobry przester. Też Wajem ma tego Floyd Roza. Także. Tam ta jest do, gitar do zadań specjalnych, a ta nie. Ta jest mniej więcej tak jak Timons. Ja y, swoje gitary dzielę na, y, na projekty, mhm. na projekty, bo w turbogram nie mam tej gitary tutaj dzisiaj ze sobą. Taką czarną, dokładnie taki model y, y, RG to się nazywa, czarny matowy, piękna gitara y, y, z takiej wysokiej półki. I na niej gram w turbo, gram na, w turbo na Destroyerze też. Czasami yy, na tej, na przykład Dorosłe Dzieci czy coś, bo nagrywałem na, na Gibsonie, a ona jest taka właśnie gibsonowata. Yy, w, super Trio gram na Andy Monsie, przeważnie też czasami na tym. Potem co jeszcze? Yy, no Nairon gram na Andy Monsie, w tych Heliumach gram na tej rzeźnickiej, na tej czarnej. Aha, jeszcze mam Les pola takiego czarnego Ibaneza, też matowy, przestrojony do C. No to jak gramy Ujej. utwory z płyty Avatar, to, to właśnie na tamtym. Też brzmi super, fajnie. Jak ty to chwila. wszystko spamiętasz, człowieku? Człowiek. No to nie, to nie jest takie trudne. Tak. Słuchaj. Najważniejsza jest miłość do tego, co hmm. robisz. A to ci po prostu daje tak, tak wiesz, taką przestrzeń, i, i, i wszystko. Słuchaj, najważniejsze to jest to, żeby pamiętać utwory. Najważniejsze to jest chcieć. Pewnie, A to, tak. nie, to nie mam z tym problemu. Yy, aczkolwiek czasami, jak mam wyjść na scenę, to mówię Boże, spać mi się, chce, nie chcę mi się w ogóle grać. Wystarczy, że wejdę na scenę, dwa pierwsze dźwięki, koniec jest w ogóle. No. Ale nigdy ci zespoły nie pomyliły, jak wchodzisz na scenę? Że wchodzisz na scenę no, i o kurde, to nie. jest, to jest spół, nie, ten zespół. Nie, nie, Ale miałem taką sytuację, że graliśmy y, y, koncert solowy, y, czyli tą muzykę instrumentalną mm. i pękła mi struna. A muszę ci powiedzieć, że grając przeszło 50 lat na gitarze, zerwałem w życiu może ze 40 strun. Mm -hmm. I to nie wszystkie z mojej winy, tylko czasami po prostu ze względu na jakieś błędy techniczne. I przydarzyła mi się taka sytuacja, że grałem na Ibanezie Darkstone i mi pękła struna. I byłem tak zszokowany, że mi jak to się stało, że struna pękła. Dokończyłem, wiesz, ten utwór i wziąłem następną gitarę, żółtą. Mhm. I zaczynamy grać. Mówię, tu się nic nie zgadza, mówię, co, 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 moi, co, co ci chłopacy grają, nie stroi w ogóle jazz. Okazało się, że, że wziąłem nie tą gitarę, Aha. w innym stroju właśnie. To potem przerwałem, przeprosiłem publiczność, mówię, no pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. No. Także to była taka pomyłka. Pokaż cios z tego instrumentu, bo domyślam się, że jest. No jest, jest, jest i cios wygląda w ten sposób, Można też tak jak na tamtych Ciekawostką jest to, że my tutaj rozmawiamy sobie o Fenderach i o Gibsonach, ale państwo widzą, że cały czas w mianowniku jest Ibanez. Ale jeżeli myśleliście, że to jest klasyka, to jesteście w błędzie, bo prawdziwy cukierek przed nami. Pokaż, co kryjesz tam z największą przyjemnością. Podglądam i po prostu już chcę to zobaczyć bliżej. No, to teraz proszę pana, co to jest i dlaczego to takie ważne? To jest cudo. Uh -huh. To jest cudo, dla mnie to jest y, najważniejsza gitara w moim życiu. To jest gitara, od której w zasadzie zaczęła się moja największa miłość do, no, do gitary. Uh -huh. To jest gitara, na której przepraszam, na identycznej gitarze grał Krzysiek Klęczon w czerwonych gitarach. To jest gitara, która nazywa się znajomo, znajomo bardzo, ale dziwnie, jeżeli chodzi o gitarę, Zenon. To jest gitara z roku 1961, 1961 roku, japońska. Tutaj ta część jest oryginalna. Wszystkie mhm. części, wszystko co tutaj widzisz, jest oryginalne. Nic nie jest zmieniane. Jedynie jest nowy gryf zrobiony, mhm. ponieważ Klęczon miał. Ten gry właśnie przerobiony. Ona w oryginale jest, wygląda w ten sposób, że tutaj idzie normalnie główka, sześć tych no strojków dziewięć, jest. Dziewięć, tak. dziewięć Dlaczego dziewięć? Ja tylko tak podejrzewam, że Krzysiek chciał mieć takie brzmienie jak w Beatlesach, mhm. gdzie tam było słychać te, tego Rickenbackera Na W tamtych latach, Kup w Polsce Rickenbackera dwunastostronowego, czy w ogóle jakąkolwiek dobrą gitarę zachodnią, to, to graniczyło z cudem. W związku z tym myślę, że on sobie pomyślał, że być może ktoś mu podpowiedział, żeby zrobić gitarę dziewięciostrunową, czyli te trzy struny zdwoić w wiolinach. I wtedy ta gitara brzmi jak dwunastka. Ja tutaj mam tylko sześć strun założonych, no bo tak mi było po prostu wygodnie. A Krzysiek i tak po, po jakimś czasie grał tylko na, mhm. na tych sześciu. Dlaczego ja mówię o tej gitarze? Ponieważ. W ubiegłym wieku, śmiesznie to brzmi, w 1968 roku yy, pamiętam dokładnie tą, tą sytuację, po lekcjach wyszedłem ze szkoły i w sklepie zobaczyłem płytę: czerwone gitary, dwa, cała czerwona i wiszące trzy gitary. Po lewej stronie Jolana Star, taka malutka, w środku ta. Gitara po prawej stronie, bas Krajewskiego. Jak zobaczyłem tą gitarę, to po prostu zwariowałem, i ona ma jeszcze coś takiego w sobie, że y, m, m, przy różnych ułożeniach światło na nią pada, mhm. i ona wygląda niewyobrażalnie pięknie. Przez tą płytkę, która w pewnych y, ustawieniach wygląda tak, jakby tutaj było takie półokrągłe zejście. Te, te przełączniki wyglądają tak, jakby tu było ich sześć. To wygląda tak samo, jakby było metalowe. No po prostu przepiękna. I ja zobaczyłem tą gitarę, zakochałem się w niej do tego stopnia, że no marzyłem o niej bardzo, bardzo poważnie. I to była pierwsza właśnie taka gitara, którą ja chciałem mieć. Do tego stopnia, że zrobiłem identyczny model na pracę naturalną. Tej pracy maturalnej już nie ma. Nawet nie pamiętam, jak to się stało, że ona gdzieś zniknęła, ale grała. Mhm. grała. To jest bardzo długa, jakby wiesz, opowieść, bo no nie, było, nie było żadnych urządzeń, które by na przykład kształt mi pokazały. Ja musiałem wiesz, wycinać z gazet. Te, te zdjęcia i yy, były takie urządzenia diaskop i się puszczało, wiesz, to zdjęcie się wkładało pod, mhm. pod jakimś kątem i to wszystko na, na, na ścianę. I robiłem yy, pomiary gryfu tych tutaj yy, odległości i wtedy sobie przeliczałem ten kształt. Kształt sobie narysowałem sam, po prostu mhm. odręcznie. No, Akurat mam takie zdolności dosyć yy, duże, jeżeli chodzi o rysunek techniczny, więc udało mi się to bardzo ładnie narysować. I teraz po tych wszystkich latach, ja tą pracę maturalną w sensie rysunku mam do dzisiejszego dnia, nawet Marek Gaszyński umieścił w książce o czerwonych gitarach ta, ten mój, y, tą pracę maturalną, ten, ten, ten rysunek. I okazało się, że się pomyliłem o centymetr, tylko jeżeli chodzi o wielkość tego. Wyglądała dokładnie identycznie. I jak grałem w czerwonych gitarach, a miałem taką fantastyczną przygodę od 9.7 do 2000, to pytałem chłopaków, gdzie może być ta gitara. Nikt nie wiedział. Dopiero żona Krzyśka powiedziała, że po jakimś koncercie trzech koron, gdzieś tam w Szczecinie, ukradli mi sprzęt i, i tylko szczątki tej gitary mhm. znaleźli. Także nie miałem. Nawet chciałem jakąś zrobić drugą kopię, ale zadzwonił do mnie Piotrek Maziar. Słynny realizator, y, y, to w zasadzie w większości płyt lat 80. i mówi: Słuchaj, ja widziałem coś podobnego na eBayu. I ja wszedłem w internet na ten eBay, patrzę, mówię: Jest, jest. Cztery kupiłem takie. Jedną zrobiłem y, już tak, jak, jak powinna wyglądać, pozostałe no są tam porozkładane, ale wszystkie części są. Także następną zrobię dokładnie tak samo, ale już. Też z tymi, właśnie mm -hmm. dziewięcioma strunami. A y, następne będą podpalane, tak, czyli sandbars, takie jak, jak są w rzeczywistości, i już z tym normalnym, normalnym gryfem. Czy na tej gitarze coś nagrywasz, grywasz na niej, czy, czy to tak, jest? Tak, tak. Ja na tej gitarze gram cały koncert zespołu The Clenched Experience. Dobry. Do momentu, kiedy zaczynamy grać piosenki z repertuaru trzech koron. Mm -hmm i wtedy biorę tego Goldtopa i Baneza no bo Krzysiek grał na Goldtopie w trzech koronach no i u mnie tak samo musi być dokładnie tu widzę że jeszcze wajcha chyba bo tak jest jest tutaj jest gdzieś tam mam ją schowaną ale nie, nie używam bo no bo pewnie by się rozstrajała to, to jest dosyć prymitywne Urządzenie. Tu musiały być pewnie blokowane klucze, aczkolwiek powiem Ci, że te klucze chińskie chyba z 20 zł mnie kosztowały. Trzymają po prostu mhm. dużo lepiej niż niektóre gotowe, blokowane. Super, pokaż jak to gra. Teraz jest trochę tutaj za dużo przesteru. Ale gitara brzmi naprawdę, zapraszam na koncert, mhm. to usłyszycie, jak ta gitara brzmi rzeczywiście. Ona brzmi tak jak klęczonowi, no prawie tak, bo wiadomo, mhm. że są inne wzmacniacze. Tu nawet założyłem struny szlifowane, żeby był krótki dźwięk, ale na przykład taki utwór, myślę, że starsi harcerze wiedzą, co to jest i takie zejście charakterystyczne. Już <śled> na tej gitarze nie da się grać uh -huh. tak y, bardzo y, rokowo. Ja nawet nie zamierzam, ponieważ y, no, jakby preferuję ten styl z lat 60., jeżeli chodzi o, o ten zespół, y, w którym wykonujemy piosenki Krzyśka y, z okresu Czerwonych Gitar i to... Mam takie, takie założenie, że to powinno być dokładnie prawie jeden do jeden. Oczywiście, uh -huh. tak jak powiedziałem, no już się nie da, bo rażę inne głosy. Mamy inne głosy, chociaż śpiewamy na cztery. Nawet wyobraź sobie, śpiewam, cztery utwory. <coughs> ja so Solo. <noise> no nie wiem, czy tak super. Nie lubię swojego głosu. Ile koncertów zaśpiewałeś? No. Wiesz no, myślę, że sporo. Nie, nie, nie pamiętam, bo akurat nie liczę już teraz koncertów, nie no znaczy, liczyłem że, że super, no bo jakbyś zaśpiewał jeden. Nie, I nie, potem nie, byś już nie śpiewał. Nie, nie. No, to nawet, co, nawet sobie czasami y, trudno mi wyobrazić, że ja kiedyś śpiewałem w swoim zespole, ja śpiewałem. Co jest w ogóle. <laughs> no, nie Wiesz. Taki głos jak na przykład y, Wojtek Cugowski. Co? No, no wiesz, no. Senin Dion też nie będziesz, no ale. No nie Każdy śpiewa jak potrafi, nie nie no. Będę. no tak, tak. Akurat w tym, y, w tym układzie to, y, to, że tak powiem, przechodzi, no w turbo już by nie przeszło. Okej. Okay. No w każdym razie to naprawdę. Krótki dźwięk. Duży sentyment. Naprawdę. To. Taka piosenka my z XX wieku. za bardzo harczy, mm -hmm, ale na mm. koncertach naprawdę prawie w ogóle nie ma tego charkotu, A w tej piosence jeszcze mamy nawet te efekty, które oni mają, czyli y, przemarsz wojska i odrzutowce. A, a co to za przetworniki są tutaj w środku? Z eBay'a? Pojęcia nie ma. Okay. To są przetworniki, które tutaj były. One są, wiesz co, ja myślę, że to są takie mm, troszkę mocniejsze niż single, troszkę słabsze niż humbakery, mini... One mają dosyć krótki dźwięk i chyba z tego co widziałem na, tam na tych specyfikacjach małe, to chyba omy to mhm. są 5 tam przecinek coś także one nie są nie są silne i dlatego mają ten, ten, ten dźwięk taki charakterystyczny. No ja jestem naprawdę zakochany do tego stopnia w tej gitarze że jak ją przywiozłem już odnowioną to postawiłem o i zobacz i teraz widzisz. No widzę widzę. Zobacz to już zupełnie inaczej to wygląda mhm. tu wygląda tak jakby to było takie Napłuknięte, No i to jest całe piękno tej gitary. No jak ją przywiozłem, postawiłem na stojaku przy łóżku. Odwróciłem się do żony tyłem i zasypiałem. Nie była zazdrosna? Patrząc. Ona? Nie, nie, na szczęście nie. Ale pani Jakubisze, nawet jakbyś pan zrobił takie same przetworniki, to i tak się do tej gitary nie dotkniesz. Z całym szacunkiem, bo przetworniki super. Nie, tej gitary nie. Tej gitary to nie, absolutnie żadna zmiana. Oprócz tylko tego gry. No dobra, to za ile by się sprzedał. Yy, nie nie sprzedałbym jej. Nie, 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 nie. No, masz cztery. No. To nic. Jedną chociaż sprzedaj. Nie, nie, nie. Chociaż mam takiego klienta, który łazi za mną. Pozdrawiam go, jak będzie oglądał to. Chodzi za mną i namawia mnie, żebym żeby mu sprzedał. Bo mówi, no tak, no tyle masz, no to sprzedaj mi, sprzedaj mi. No, może zmięknę kiedyś. W każdym razie, naprawdę to jest. To jest przepiękny, nostalgiczny y, instrument. I tego się trzymajmy. Wojtek Hoffman z nami. Już niebawem sprawdzimy, cóż tam Wojtek ma pod nogą, bo te nogi chodzą i majdluje tam w różnych efektach. A trochę tego jest. Szczegóły niebawem. Trzymajcie się do miłego. Bye bye. Dzień dobry, dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories, po raz kolejny zresztą spotykamy się z Wojciechem Hoffmanem w tym programie, żeby tym razem porozmawiać o tym, cóż tam panu Wojtkowi krząta się pod nogami, a jest tego trochę. Nadążasz za techniką w Wojtku Drogi, czy masz swoje ulubione efekty, z których korzystasz od lat i to się nie zmieni? Krótka odpowiedź, nie. nie. Nie nadążam. Rozumiem. Nie nadążam, naprawdę nie nadążam. Może dlatego, że wiesz, kiedyś był kabel, mhm. gitara, wzmacniacz, a ktoś wymyślił jakieś takie, wiesz, kostki, pierdoły. Oczywiście to jest fantastyczne, bo to no, można się bawić w przepiękne brzmienia i, i to są rzeczy bardzo inspirujące, ale no, przyznam się szczerze, że no, nie jestem, jeżeli chodzi o takie urządzenia, dobry. W układaniu tych klocków. Y, czasami przeraża mnie fakt, że prędzej czy później będę musiał albo będę chciał przejść na cyfrę, ponieważ robią teraz naprawdę doskonałe historie. I to będzie pewnie y, niebawem no, konieczność y, czy absolutna rzeczywistość, żeby się pozbyć właśnie tych ciężkich klamotów. I nie wiem, nie wiem czy dam sobie radę. Mhm. Bo to są jednak dosyć skomplikowane urządzenia elektroniczne, one są dosyć intuicyjne, a no nie, ja nie, nie jestem umysłem matematycznym. Niemniej jednak, jeżeli będzie taka sytuacja, to podejdę do tego, no, żeby spróbować. Natomiast to, co ja tutaj mam, to wcale nie jest tak dużo. I myślę, że nawet tu jest za dużo. Mhm no bo wydaje mi się, że wiesz taki gitarolog jak ja potrzebuje tak, no na pewno jakiegoś przester, który jest ważny większość przesterów w tej chwili się bierze praktycznie z pieca, bo sobie można tam te kanały ustalić na grancz, na, na, na podkład nawet na solówki czasami solówki można wzbogacić jakim, jakąś dopałką DS-1 na przykład, bossa czy tam Tube Screamerem Ibaneza, tak jak ja mam, ale mam tego Tube Screamera wyłączonego, bo gram na Vanilli, to jest facet, który produkuje te wspaniałe rzeczy, to jest Mark L. Custom, który zresztą ten cały zestaw mi wykonał. Także ta Vanilla naprawdę jest, jest, jest Świetna, ponieważ nie jest, nie jest taka brudna. Mhm. Zwłaszcza w solówkach, bo na przykład przy graniu jakichś takich wiesz, podkładów ten brud jest bardzo często wskazany. I to jest to, na czym ja uzyskuję te swoje solówkowe brzmienie. Solówki mam tutaj na, na piątym kanale i mam podłączony tutaj Event eventi, mhm. tak. Tak, dziewiątka, czy, czy... Chyba dziewiątka. No i muszę ci powiedzieć, że to urządzenie jest no bardzo, bardzo skomplikowane, a ja używam tylko jednego, jednego delay'a. Powinienem nad tym popracować, no jakoś tak się złożyło, że tego nie zrobiłem. Nawet nie wiesz, co tam jest w środku w tym efekcie. No nie, no wiem, bo wiesz, już kupując te, te, te bebechy, to ja sobie Aha. wiesz, no, przesłuchałem te wszystkie tam w internecie. No właśnie, bo do tego chciałem też dążyć. Czy szukając fuza, ty masz swoje wybrane brzmienie fuza, a szukając chorusa. Fuza nie mam, bo nie lubię. Ale jak myślisz nie o Chorusie, to masz konkretny model chorusa, do którego dążysz? Nie nie, 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 nie. No po prostu podłączam im. Podoba albo mi się, nie. Albo ta, się nie podoba. Albo mi się podoba, albo nie. Nie, 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 wiesz, nie doszukuję się, że jakiejś tam głębi tego. Nie, to musi po prostu ładnie zabrzmieć i jest ok. Ja mam tutaj bardzo fajny chorus, bo to jest mini chorus Ibaneza i moim zdaniem brzmi bardzo, bardzo plastycznie i no, tak nawet vintage'owo. Ja może tutaj wiesz, zademonstruję Pokaż, szaciutko. No właśnie. się tu można regulować, wiadomo. Ale płynie, prawda? To ci nie jest potrzeba, tak. jeżeli, jeżeli chodzi o, o Horus. To jest na dolnej y, półce. Ta, tego fusa, tak jak powiedziałem, nie używam. Używam tylko tą wanilę. Tutaj mam y, system bezprzewodowy. Tak, system bezprzewodowy, Line 6 -a. No i tutaj mam y, Van Halena model y, Flanger. O, mhm. widzisz, Flanger. Miałem kiedyś y, w latach 70. genialny Flanger Electric Mistress, to się nazywało. Y, Elektroharmoniksa, mhm. no sprzedałem to niestety kiedyś, a tak samo Smallstone'a miałem, też phasing. Ale to jest bardzo dobry, bardzo dobry ten, y, to urządzenie, no i flanger, no też brzmi, wiesz... Można, wiesz... Często używam go. Oczywiście można różne tam ustawienia mhm. robić, no mam taki i więcej też, też mi nie potrzeba, także wystarczyłaby jedna gałka byłoby ok. Nie? No, to jest taka ta dolna yy, półeczka. Na górnej mam też nie za dużo. Yy, tutaj mam tego Eventide'a, tak jak już powiedziałem. I to jest fajne. To jest yy, Strymon yy, Leslie. Też yy, używam to dosyć często. Też można wszystko regulować. Także. Ale wyregulowałem sobie właśnie do tej częstotliwości. To mi wystarcza, także nie potrzebuję. Tutaj mam pogłos mm -hmm. elektro, nie, TC Electronic. Bardzo dobry. No i MXR, bardzo słynny. No ten najsłynniejszy MXR Van Heylena. I, I to, to ci się sprawdza i to działa. Tak, i to mi się i... sprawdza i naprawdę. Aha, jeszcze tutaj mam yy, tak zwanego pitch to się nazywa. Tu mogę sobie mhm. ustawiać różne wysokości te, e, tych oktaw, i zdaje się, że też mogę zmieniać tonację. Jeszcze w zasadzie nie sprawdzałem tego tak do końca. No widzisz, tak to jest. No mam takie urządzenia, ale no jak nie potrzebuję, to no po właśnie. prostu tego nie używam. E, na koncertach to mi wszystko w zupełności wystarczy. Mam tego Marszala Jot VMA. E, mam tą kolumnę, z tym, że na koncertach z Turbo mam dużą kolumnę. A to kolumna co to jest? To jest. jest yy, Dawida tak, mm. e, e, Labogi. Ta i, i ta duża, którą mam. Mam jeszcze mm, w domu Ibaneza kolumnę czterogłośnikową. Był taki model, chyba Termium się nazywał, czy, czy jakoś tak? To jest customowy model Dawida, czy, czy to jest robiona dla ciebie na zamówienie? Jakieś specjalne webechy są tam? Wiesz co? Powiem ci szczerze, że też nie wiem, bo ja dostałem to od mojego. Przyjaciela i wydawcy mojej drugiej płyty solowej mhm. na 60. urodziny. To, tą kolumnę, tą dużą kolumnę. I jeszcze gitarę, której tutaj dzisiaj nie mam. Lespola takiego czarnego, matowego. No i ten JVM. Mam jeszcze w domu wzmacniacz 50. Van Heylena Białą. Świetny wzmacniacz, naprawdę. Czasami się nawet zastanawiam, czy by nie zamienić tego marszala na, na tamten piecyk, bo jest bardzo selektywny, a ma, ma ten drive ma mhm. zupełnie inny niż, niż, niż marszal. Marszal ma troszkę brudu, a tamten nie, tamten ma po prostu to, co trzeba. I jeszcze mam taki wzmacniacz. Jak gram Super Trio Fender taki jednogłośnikowy 45-Watowy. Bardzo, bardzo dobry piecyk w domu mam jeszcze drugą taką deseczkę właśnie do tych, o ja gram klęczona, to Aha. gram na tym Fenderze, plus ta, ta deseczka, tam mam jeszcze em, Tremolo, no i, i, i takie, takie podobne, podobne kosteczki. No tutaj mam jeszcze kaczkę i, i do ściszania bossa i strojki i to jest wszystko. No i tak w sumie to Kaczka Crybaby, widzę, że to jest niezniszczalne nie urządzenie. Tak, ale wiesz co, muszę chyba wymienić tutaj pod spodem tą wkładkę, bo mam problemy z wciskaniem, wiesz, mm -hmm. albo po, po, potem od, żeby to wyłączyć. Także tam coś się chyba wyrobiło. Także to, to mi naprawdę w zupełności wystarczy. Tym bardziej, że w, wiesz w domu pracuję na komputerze i na toneksie, albo na gitargu, a tam jest mnóstwo różnych urządzeń. Yy, tego typu, także jak sobie coś nagrywam, no to tam mhm. sobie układam i, i, i to wszystko. No, oczywiście mógłbym tutaj jeszcze, wiesz, poustawiać sobie te, te historie i chyba to niebawem zrobię, a raczej mój gitarzysta. Przemek mi w tym pomoże, bo on, się, on jest w tym biegły, młody chłopak, także, także, wiesz, a też dużo rzeczy ustawia mi mój syn, bo też, też na tym się troszkę zna A interesujesz bardziej. się tym, co się dzieje w ogóle w cyfrze, bo mówiłeś, tak, że interesuje się o tym. Tak, oczywiście, wiesz, no prześledziłem te wszystkie fraktale, te Kempery, Hedrashe i, i ostatnio ten Fendera, co wyszedł ten moduł i to są naprawdę fajne rzeczy. Ja nie jestem Anty, absolutnie mhm. nie. Wiesz, bo to jest tak, jakbyś. Jakbyś teraz chciał jeździć Syrenką. Mhm. Czasy się zmieniają i pewne rzeczy odchodzą już bezpowrotnie do lamusa, a to są naprawdę tak doskonałe w tej chwili historie, że. no. Uważam, że trzeba z tego korzystać. Jeżeli nie na scenie, to przynajmniej na nagraniach. Na scenie ja, ja lubię, wiesz, ten powiew dźwięku chciałem z tyłu. się zapytać, czy ty lubisz grać głośno, lubisz się tak, rozkręcić tak, tam wzmacniaczami? Tak, 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 ja lubię tak. I ja słuchaj, od dzieciaka, o, czyli wiesz, od 12 roku życia cały czas głowę mam wiesz, przy kolumnie. Mhm. I sprawdzałem sobie ostatnio słuch, i te dziewczyny w ogóle nie wierzyły, że ja mhm. wiesz, w takim łomocie pracuję. A nieraz naprawdę to jest łomot, bo jak grasz w małych klubikach, perkusista, wiesz, na pierdziela, No i nie da się inaczej, tylko te wzmacniacze muszą, wiesz, hałasować. Także czasami jest, jest to problem, ale, ale daję radę. Ja, generalnie to ja w ogóle słucham muzyki na słuchawkach. Mhm. Ale tak słucham na słuchawkach, że jak ja słucham w pokoju, to w kuchni moja żona słyszy to, co ja tam. Więc to Rozmawialiśmy, czy grasz z uchem i powiedziałeś, że nie, nie lubisz grać z uchem i nie grasz z uchem. To jest, wiesz, bo to jest też taka może przekora. Może dlatego też, że no miałem nie takie słuchawki. Mhm. Słuchawki muszą być, wiesz, ładnie odlane, to wszystko nie może ci wypadać. I ja miałem takie średnie słuchawki, może, może to jest powód, dla którego nie bardzo mi się to podoba. No. Musisz sobie dać szansę to zrobić. Natomiast to jak gram ze swoim tym nowym bendem helium, to perkusista Paweł, Pawłon Jaroszewicz mhm. gra takie szybkie stopy i blasty, że nie słychać raz. Mhm. I jak nie mam, wiesz, musi być klik. klik. Jeszcze z akcentem, bo w tym momencie, wiesz, no wszystko się sypie. Nie? Wiesz, co? bo Ja próbuję się postawić w twojej sytuacji. Ja doskonale rozumiem to, że jak się re, e, rozkręcasz na, na piecu, no to masz ten furkot w nogawkach i tutaj gdzieś tam ci e, słychać te, te dźwięki, ale ty znowu nie jesteś statyczny na scenie. Więc wystarczy, no nie, że no zrobisz nie. 10 kroków od wzmocniacza, już nie słyszysz. Tego, nie, jak ja nie ten potrafię. Ja Wiesz co, daję sobie radę, daję ale sobie radę. Ale jakbyś miał słuchawki, byś miał cały czas Wiem, swoje Ja dźwięki, wiem, bo... ja wiem, słuchaj. Kiedyś nie było słuchów na scenie. I się grało, wiesz. Nie było. No. Kiedyś mało tego, nie, nawet nie nagłaśniano perkusji, nie? Nie, nie mówiąc o piecykach. No pewnie. I się grało. Także no jakoś, jakoś umiem to yy, yy, jakby opanować, ale rzeczywiście zaczyna być problem taki, bo na przykład mój gitarzysta w Turbo gra na słuchawkach i nie ma już wzmacniacza, tylko gra przez Tonexa. I ja wiesz. Grając, podchodząc do niego, już nic nie słyszę, co on gra. No po prostu nie ma go na scenie. Nie? No, Ale także... wiesz, jak nie będziesz tego woził ze sobą na koncerty, tak byś jechał, to możesz wziąć trzy autostopowiczki do samochodu. A tak to nie ma miejsca, żeby dziewczyny wsiadły. No. Mm, jakoś nie jestem zainteresowany. No. <laughs> Słuchaj, dziewczyny w zespole, mówisz, nie, 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 to nie, to się zespoły rozpadają, wiesz, tak, Beatlesi się rozpadli, jeszcze wiele innych fajnych kapel, także nie, 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 dziewczyny, nie. nie. Całujemy was, drogie dziewczyny. Tak, oczywiście, no, uwielbiamy i wiesz, także, ale nie, nie, nie. No i tak wielkie dzięki, że mogliśmy się spotkać, to była dla nas wielka przyjemność, fajnie, że znalazłeś czas. No ja też bardzo, bo bardzo jesteś dziękuję. Bądź zarobiony i bądź taki zarobiony, życzę ci zdrowia, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy i mam nadzieję, Biorę że... Biorę wszystko. Dobra. Biorę I Mam wszystko. nadzieję, że się wkrótce spotkamy, że pogadamy i wtedy przyjdziesz do może nas będę miał już z heliksem innego. albo z kładką <laughs> O, właśnie, ty... zapomniałem o heliksie. O I powiesz, wiesz co, Tomek, ja nie wiem, jak ja mogłem przez te lata grać na tych analogach. A może nie. Możliwe, to jest, wiesz, no, ja tego nie wykluczam. Myślę, że byłbym idiotą, gdybym się wiesz, wzbraniał przed Ważne, przed żeby mieć wszystkimi. świadomość tego, co się dzieje wokół, a jak kto ci sprawia największą frajdę, niech ta chwila trwa. To dokładnie. I tego się trzymajmy. Wojciech Hoffman, bardzo był dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. To jeszcze nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi o pana Wojciecha. Bądźcie czujni. Bye, bye.